Próbuj legendarnych rozgrzewających serów w nowej odsłonie z serowym makaroni. Tylko w KFC. ESportowych emocji z programem życzy sponsor właściciel sieci KFC. Witamy serdecznie podczas ostatniej transmisji PKO Bank Polski Ekstraklasa Games fazy ligowej. Dymy, dymy, dymy. To jest słowo kluczowe, które będzie się powtarzało podczas dzisiejszej transmisji. Ja jestem Robert Lisek-Hadeliszka, wraz ze mną Krzysztof Mister Kogito-Lenarczyk. Dobry wieczór. Najważniejsze, czy dzisiaj będzie biały dym na transmisji z PKO Bank Polski Ekstraklasa Games Pro? No, bo tutaj tych znaków zapytania jest jakże wiele. Kto awansuje do finałów, kto zagra w barażach, to wszystko się będzie rozgrywać na żywo. No, Ja się przyznam szczerze, nie mogę doczekać i też cały dzień dzisiaj myślałem o tej transmisji. Jak tu podrzeć atmosferę. Jeszcze do tego nie doszedłem, ale mam nadzieję, że na wirtualnej murawie zapewnią nam to nasi ukochani gracze. Bo dzisiaj no, gwiazdozbiór, gwiazdozbiór nam spadł z nieba. I potężny Krzysztof wraca dzisiaj na transmisję. W zeszłym tygodniu wszystko pozałatwiał jak należy. Transmisja odbyła się o czasie. W tym tygodniu również, ale niestety na kanale oficjalnym twitchowskim Polsat Games dalej rozgrywki Lola, więc krzyku coś tam poszło nie tak w tych rozmowach kuluarowych a my jesteśmy na kanałach Polsat Games, ale na YouTubie, a także jesteśmy na Facebooku PKO Bank Polski Ekstra Klasa Games oraz na Twitchu Lisek czyli na moim kanale, więc witamy serdecznie, a my zobaczmy bramki tygodnia, które już na nas czekają. No i zwycięzcą tego plebistytu cotygodniowego na bramkę tygodnia został Damian Dejmi Augustyniak, jak sam stwierdził w tak zwanych kuluarach końcu, A więc wszystko, co tylko się dało, Damian Dejmi, Augustyniak zdobył w tym sezonie z fazy zasadniczej wirtualnej ekstraklasy, no bo już przed finałami, przed tymi ostatnimi meczami sezonu zasadniczego, wiemy, że Damian Dejmi, Augustyniak, czyli reprezentant Rakowa Częstochowa, proszę Państwa. Wygrał tę fazę zasadniczą, tym samym stawiając się w roli faworyta, jako ten najlepszy, najważniejszy gracz przed wielkimi finałami. Miał mi, pojawić się w Polsce i pozamiatać polską scenę. Przyszedł mi i pozamiatała, więc mówimy i mamy stało się to, co się miało stać. Damian Daj mi Augustyniak, jesteś wielki, co możemy więcej powiedzieć. To jest tabela mm, ligowa przed właśnie tymi najważniejszymi spotkaniami. Co tutaj się jeszcze może wydarzyć dzisiaj, tak naprawdę może się wydarzyć taka ciekawostka, taka sytuacja. Że możemy zobaczyć Bejota w tym top 4, może wylecieć Błachu, może wylecieć Dwidek. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, ale też poza tymi meczami, które będą działy się jednocześnie, pomiędzy, pomiędzy Rakowem, Apiastem Gdywice i Widzewem, a Pogonią, czyli pomiędzy Dwidkiem, a Dajmim i Bejotem, a Błachem, tuż po tym spotkanie stali Mielec z Koroną Kielce, czyli The Game Simon contra Aza. To będzie spotkanie bezpośrednio o możliwość gry w wielkich barażach wirtualnej Ekstraklasy. No same mecze tak naprawdę o stawkę i to niebagatelną, bo i spotkanie Dejmiego z Dewitkiem. Będzie dla Dewitka meczem o przetrwanie w tej najlepszej czwórce, ale także spotkanie Błacha z Bejotem będzie również istotne, bo obaj panowie będą także walczyli o utrzymanie się w najlepszej czwórce. I co ciekawe, żaden z tych zawodników, oprócz rzeczywiście Dejmiego, który został mistrzem fazy zasadniczej, jeszcze nie ma zagwarantowanego tego miejsca w najlepszej czwórce, więc tutaj emocje będą na pewno olbrzymie. I tak jak powiedziałeś, Krzysiu, Spotkanie kolejne, czyli Simon kontra Aza, to będzie mecz bezpośredni o awans na fazę barażową. Kto przegra, odpada z polski Ekstra Klasa Games. Mecz podwójnego ciśnienia, tak naprawdę tam wiele różnych wyników może mieć wpływ. Finalnie na tę te tabelę też mieliśmy okazję chwilę rozmawiać z Azą. No to on już tam sobie liczył w głowie, co mu jest potrzebne do tego, żeby awansować na baraże. Simon nieco bardziej wyluzowany, no ale tak naprawdę wirtualna murawa, jak oktagon. Wszystko się na niej zweryfikuje. Ja się nie mogę doczekać tego, co się wydarzy, tak naprawdę, bo, bo te mecze wydają mi się naprawdę ekscytujące. No teraz zobaczmy jeszcze, co tak naprawdę jest tym daniem głównym. Sporo tego tak naprawdę, ale tak naprawdę dzisiaj wszystko się rozstrzyga. Multiliga, czyli to, o czym, o czym mówiłem wcześniej. Dejmi kontra Dawidek De i Bayot kontra Błachu. To są te dwa mecze, które będziemy starali się śledzić jednocześnie, symultanicznie, tworzyć dla Państwa raport z murawy wirtualnej. No a tuż po tym spotkaniu będzie te danie e, drugie główne, może tak powinienem powiedzieć, czyli to starcie o awans do baraży. Niemniej ekscytujące w kontekście tego, co nas dzisiaj czeka. Dymy, 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 dymy. Dla kogoś dym biały, dla kogoś dym czarny. Papieża już wybraliśmy, bo tak jak mówiłem, SSO zasadniczy zasadniczo wygrał debut. No dzisiaj się wszystko rozstrzygnie, to nie ma, nie ma o czym tutaj dyskutować na ten temat. Ja również jak Krzysztof cały dzień myślałem o tym, w jaki sposób potoczą się te spotkania. W... Również analizowałem, kto ile musi punktów zdobyć, żeby awansować. I tak naprawdę no, wszystko się tutaj może wydarzyć. Każde spotkanie będzie niezwykle emocjonujące, tym bardziej, że mecz Dawidka z Demim oraz Błaha z Bejotem będzie rozgrywany w tym samym momencie, więc tutaj naprawdę emocje będą olbrzymie i żaden z zawodników nie będzie chciał odpuszczać, no bo przypomnijmy, że mistrz fazy zasadniczej. Reprezentant Rakowa Częstochowa jest aktualnie od 18 spotkań, około 18 spotkań niepokonany. Dodatkowo błachu mimo że w tym momencie ma tych punktów 76 i jest wiceliderem, to również musi pokazać klasę i nie może odpuścić tak naprawdę na sekundkę. Musi te punkty zdobyć, żeby być pewnym awansu do fazy finałowej. Więc no możecie pisać na czacie. Jestem bardzo ciekawy, jak Waszym zdaniem te spotkania się potoczą. My już z krzychem tutaj analizowaliśmy to dogłębnie przez cały dzień, więc jesteśmy ciekawi Waszego zdania. I powolutku będziemy mogli przenosić się do sylwetek obu zawodników meczu numer jeden, czyli Dejmi kontra dywitek. No, przelećmy sobie przez te wszystkie wersusy, no bo tak się potocznie nazywa ten rodzaj grafik, czyli kto ile ma lat. Jakie miejsce w tabeli? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych graczy z tego pierwszego dzisiejszego, z pierwszej dzisiejszej rywalizacji, czyli z tej naszej multiligi, to chyba nikogo nie trzeba za bardzo przedstawiać. Dejmi, gracz najbardziej rozpoznawalny, też utytułowany, nie tylko w Polsce. Ale i na świecie, przede wszystkim na świecie, bo w końcu jest mistrzem Anglii w Polsce dwa razy w finałach Mistrzostw Polski: FIFA 17, FIFA 18. FIFA 18 to zresztą ostatni land, gdy Damien tutaj rywalizował na polskiej ziemi w, w poważnych rozgrywkach, nie licząc. Reprezentacji Polski. No i tak naprawdę nie było go, nie było. Jak się pojawił, okazało się, że naprawdę jest najlepszy i te wszystkie domniemania, że serwery w Anglii nieco odejmiemy grę, ułatwiają, że jak się w Polsce pojawi, to wcale nie będzie miał tak łatwo. E, chyba troszeczkę można odłożyć na bok, no bo tak naprawdę. E, mi się przynajmniej wydaje, że to jest najbardziej utalentowany gracz, jakiego zrodziła nasza Ziemia. A Dawidek, Dawidek, właściwie Kamosiński to jest gracz o zawsze w czołówce polskiej gracz wybitnie nastawiony na szybką grę, ofensywną gracz z talentem, choć jak sam twierdzi, zawsze więcej miał w sobie takiego Takiej upartości, takiej pokory i chęci treningu niż talentu. Ja jednak twierdzę, że on to po prostu ma. Bo jak sobie przypomnę, Dawid Dawidka, który miał lat 15-16, to wciąż był gracz, który był w stanie wygrywać z tymi najlepszymi w Polsce. Pytanie, jak będzie dzisiaj? Drugiego wersu zostawiam Tobie, bo myślę, że tego omówiłem kompleksowo. No i to się nie zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o Dewitka, bo, bo Dewitek już w tym sezonie także z wieloma zawodnikami z czuba tabeli wygrał swoje spotkanie i tak analizując pobieżnie, to z większością graczy ma lepszy bilans bramkowy, czy też bilans spotkanie, więc no wszystko się tutaj może wydarzyć. A drugie spotkanie, które będziemy transmitować dla Państwa równocześnie, to mecz Bejota z Błachem. No i tutaj sylwetka, niezwykle utalentowanego zawodnika widzę Łódź Bartosz Bejet Jakubowski, 27 lat kontra Szymon Błachu Błachowiak, reprezentant pogoni Szczecin. Młodszy, dużo młodszy, ale również już doświadczony na polskiej ziemi, w polskich rozgrywkach, bo przypomnijmy, że Szymon Błachu Błachowiak. To jest wicemistrz Polski poprzedniego sezonu. No i w tym sezonie również na pewno chce co najmniej powtórzyć swój wyczyn z poprzedniego sezonu, a Podejrzewam, że nie tylko powtórzyć, ale chcę również powalczyć o ten tytuł mistrzowski, więc no jest na dobrej drodze to na pewno. Jeśli chodzi o Bartka, Bejota Jakubowskiego, to również no początek sezonu znakomity, pamiętamy. Lider tabeli, później nieco ta forma taka sinusoida, żeby pod sam koniec fazy ligowej e, znowu wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. No i w dniu wczorajszym. E, Spotkania z panejem. Jedno wygrane, jedno przegrane, i to spowodowało, że w tym momencie Bejot musi tutaj pokazać swoje najwyższe umiejętności w spotkaniu z Błahe. No i przejdźmy od razu przez skład, Tutaj bez większych zaskoczeń, poza jednym tak naprawdę. No bo mówimy o tym, że Bejot musi wejść na wyżyny swoich własnych umiejętności. No a co ciekawe, w tym składzie awizowanym jest taka chyba największa niespodzianka dzisiaj, czyli e, czyli Bartłomiej Pawłowski. Jeżeli chodzi o Bejota, to za chwilę zobaczymy. Teraz Dawidek i Dejmi. Tutaj tak naprawdę w ogóle nie ma o czym dyskutować i, i to są najlepsze karty w FIFA. No zdecydowanie tak, jeszcze ten Zinola, który niedawno został wypuszczony. Widać, że wielu zawodników korzysta z jego usług. Karta wypożyczona. No bo w tym momencie na rynku transferowym ten Zinola jest, kosztuje bagatela 10, czy tam 12 milionów, więc no absurdalne, Absurda, absurdalną ilość końców. Widzieliśmy skład Gota przed chwilą. No i tak jak powiedziałeś, Pawłowski Pawłowski na pozycji napastnika. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie ten Pawłowski będzie, będzie tam. Występował. Oprócz tego, no, skład topowy. Tak naprawdę każdy skład, e, każdego zawodnika, których mieliśmy tutaj okazję gościć na tych transmisjach, które od dwóch, prawie trzech miesięcy e, dla Państwa, dla naszych widzów, robimy. No to każdy ten skład, e, każdy z tych zawodników ma skład bardzo topowy i tak naprawdę palce lizać. No, składy też e, różnią się niuansami, czasami informacjami, no ale finalnie, tak naprawdę są skupione wokół tych samych zawodników, no ten Bartłomiej Pawłowski wzbudza taki znak zapytania, szczególnie, że to są mecze o być albo nie być, bo Jota w wielkim top 4, no ale patrząc na formę Pawłowskiego w Ekstraklasie i też znając podejście kibiców Widzewa do Pawłowskiego, to ja usłyszałem ostatnio, że to jest pan Bartłomiej od, od właśnie kibiców Widzewa, stąd może taki, a nie inny wybór na pewno talizman, człowiek, który z Widzewem przechodził przez wszystkie Najważniejsze mecze przez także poziomy rozgrywkowe, także te niższe w Polsce, bo, bo przychodził jeszcze, jak Wicef nie grał w ekstraklasie. No stąd też może właśnie Pawłowski w składzie Bejota się pojawił. Wydaje mi się, że i nie będzie go na wirtualnej murawie, ale jakby był, no to dymy, dymy są podkręcone do granic możliwości. My widzimy, że zawodnicy powolutku wyruszają na wirtualną murawę, więc powo powolutku będziemy przenosić się na Wirtualną, wirtualną murawę, co się dzieje na naszym czacie. No tutaj komentarz, że Kogito, masz wielką petardę. To jest komentarz co najmniej ciekawy. Natomiast widzimy, że zawodnicy wychodzą już z tego tunelu, który prowadzi nas na, na boisko i rozpoczynamy widowisko numer jeden. Rozpoczynamy widowisko numer dwa. Dawajcie znać, komu kibicujecie. Kogo i wspieracie w tych decydujących spotkaniach, a my rozpoczynamy. Widzę w Łódź. Bartosz Bejad Jakubowski kontra Szymon Błachu-Błachowiak, reprezentant Pogoni Szczecin. No i patrzymy, szukamy, to już widzimy na wirtualnej murawie. O, oczywiście zachęcamy do interakcji z nami na wszystkich czatach, jeżeli chodzi o tę transmisję, także na Łódź ale też. Na oficjalnych kanałach Ekstra klasa Games i też uliska i też widzę Watch Party u Pulse Fire. Ja tam będę zaglądał, czytał, odnosił się do komentarzy najciekawszych, no bo lubimy z Wami dyskutować. No i już wraca wracamy do meczu właściwie przenosimy się na murawę. Stroje czerwone Beyoncé, stroje mm, stroje niebieskie, błękitne Błahu. No i zobaczymy też właśnie. Jak będzie nasz realizator nam dzielił te transmisje, no bo mówił, że będzie łapał momenty, będzie wyciągał te najciekawsze akcje z obu spotkań. Zaczęliśmy od spotkania Bajota z Błachem, no ale tutaj liczymy także, że jeżeli coś się wydarzy na boisku u yy, mm, Dewitków, pomiędzy Dajmem a Dewitkiem, no to także to zobaczymy. Dewitków, no tak naprawdę spotkanie początkowo zdecydowanie na jeśli chodzi o początek tego spotkania, to zdecydowanie przeważa tutaj Bartosz B. Jakubowski. Widzieliśmy bardzo dobre uderzenie z dystansu, później rzut rożny, który też mógł zakończyć się bramką. Dziesiąta minuta. No Błachu musi wejść w ten rytm, jeśli chce tutaj w tej pierwszej połowie jeszcze pokazać swoje umiejętności, bo cały czas Bejd w natarciu, Rutkulit do Jajaturę. Ja, ja i mamy przełączenie. z no i jesteśmy nagle, no bo ta była sytuacja, <laughs> ale też sytuacja, jeżeli chodzi o spotkanie Dawidka z Dejim. No tu będą dymy, proszę Państwa, ale my te dymy po prostu kochamy. My te dymy po prostu uwielbiamy. No i liczymy na to, że tutaj żadnej bramki nam się nie, nie sprawi, że, że ją przegapimy. No gdzieś się zabrakło mi słowa, bo też mam tyle tych streamów odpalonych, że słyszę echo, ale teraz już nawet to no, on tego echa nie usłyszał, no bo alowa Iran, tylko na czerwonym. No szkoda, bo to była dobra sytuacja i dobrze, Saudyjczyk wybiegł w pole karne. No dużo się dzieje, dużo się dzieje, czekamy na pierwsze bramki, to na pewno. Teraz Ginola, już rusza Dywidek, no ale zablokowany przez obronę Dejmiego. Nie będzie łatwo Dejmiego przełamać, złapał tą pewność siebie, złapał ten luz. Mówił o tym, że też sporo daje mu gra w Hogwarts Legacy, że ten Damian Potter bardzo pozytywnie wpływa na jego dyspozycję na murawach wirtualnych. No a my z powrotem w Łodzi, na Widzewie. Na razie ciągle 0 do 0, Robercie. I cały czas bajot przy piłce, bo... Kiedy nasz realizator przełączał, to Jajatury był przy piłce, i w tym momencie po raz kolejny ja i kolejny, kolejne przełączenie. No niczym w Hogwarts Legacy w Harry Potterze. 19 minuta, Mbappe do Attala, cały czas wynik bezbramkowy. Dawidek teraz przy piłce, no tak z tych. Ależ to jest szansa, no zobaczmy, Dawidek! Oj, 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 szkoda, że Van der Sar... Dla Dawidkę oczywiście szkoda, wybieg tak wysoko, no bo to była doskonała sytuacja, ale też Dawidek w takich akcjach potrafi się pogubić. No i teraz dostaje kontrę, no bo już ale wariant wpada w, w pole karne. Zaczyna czarować się Saudyjczyk, Messi przed pole karne do Jajaturę. Oj, 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 daj mi, no teraz pokazał klasę mistrza. 1-0 dla Rakowa. No daj mi, nie, nieustraszony w ataku piękna gra w defensywie chociaż zbyt wiele tych akcji w defensywie nie mieliśmy przyjemności jeszcze oglądać, natomiast odejmij no, najmniej straconych bramek w tabeli ligowej, więc to pokazuje jego klasę, to pokazuje, że ten mistrz w fazy zasadniczej, no nie jest przypadkowy i teraz przenosimy się do do Łodzi, tak jak powiedziałeś jenkunku, ależ interwencja Wandersara cały czas 0 do 0 28 minuta, teraz Błachu będzie wykonywał rzut rożny. Tak. Szukamy, jest szansa dla Włacharu Ronaldo Nazario przed pole karne, Benzema, ale też zablokowany przez Holita i rusza z akcją od Turę do prawej strony. Jak zagra wicemistrzy świata? No się z wicemistrzem Polski z zeszłego sezonu. Dużo tych wicemistrzów dzisiaj tak naprawdę na naszej transmisji, no bo tylko Dawidkowi takiego tytułu brakuje z tego... Starcia symultanicznego, które staramy się Państwu pokazać. Teraz do prawej strony jestem bapę, co się wydarzy. Lipa tu tutaj... jest. bo chyba chciał pokazać nam bramkę. <laughs> kumku. trafia. błahu trafia, jest go za pogoni. I cały czas tak naprawdę status quo zostaje utrzymany, bo trzy punkty dla Błaha i trzy punkty dla Dejmiego no nie zmieniają w tabeli ligowej totalnie nic. 34. minuta. No, drodzy, drodzy widzowie, to musicie zrozumieć, że tutaj są dymy i kto pamięta naszą multiligę z zeszłego sezonu? To dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na czacie, bo wtedy tam były dymy jeszcze większe, pamiętamy, osiem albo dziewięć albo spotkań jednocześnie rozgrywanych. No, tego chcieliśmy uniknąć w tym momencie i, i troszkę się, trochę się udało, natomiast no, chcieliśmy także pokazać te decydujące spotkania w jednym momencie i musicie, musicie zrozumieć, że takie są, takie są losy tej, tej ostatniej kolejki. No ale patrzymy, szukamy, oczywiście analizujemy. Wszystkie błędy można wybaczyć. No też pamiętam tę te transmisję z roku zeszłego, gdy staraliśmy się wszystkie spotkania pokazać na żywo. I teraz Dawidek, zobaczmy. Alowaj, run Ronaldo, Rosario, i nie ma bramki. Wandersar, ależ to była okazja gracza Piasta, żeby tutaj wyrównać się w starciu z Daymin. No ale nie poszło to po Dawidka. Mm. Pomyślę na te akcje, ale jeszcze, jeszcze rzut rożny, jeszcze sytuacja. No, mocno nastawiony ofensywnie e, Dawid Kamasiński w starciu z Damianem Augustyniakiem. Zresztą mówił, cztery punkty dają mi awans. Ja to zrobię wszystko, żeby te cztery punkty zdobyć. No, ale gdy Damian jako pierwszy wyszedł na prowadzenie, to sprawa na pewno się mocno skomplikowała. Co daje, co decyduje opozycji przy równej ilości punktów, bezpośredniej czy bramki? Decyduje bezpośrednie spotkanie, czyli to w jakiej no, bezpośrednie spotkanie po prostu, a następnie bramki, jeśli chodzi o zdobyta ilość bramek oraz liczba bramek straconych, dlatego no, w tej sytuacji warto to sobie przeanalizować, jeśli macie chwilkę czasu, bo no, tych sytuacji, tych możliwości jest bardzo dużo. Dawid Zinola, teraz Dawidek w natarciu, 43. minuta. Zinola, Zinola, ależ interwencja Wandajka w ostatnim momencie na wślizgu wybija tą piłkę. Nazario, jest alowaj jeszcze raz e, Dawid e, Kamasiński, no ale ta akcja się jeszcze przyciąga do prawej strony, teraz już do lewej, tutaj Kapdewija, sporo zawodników e, z przodu, e, to można zagrać, e, sporo się dzieje, ta piłka krąży, ale finalnie nie udało się tego zamknąć strzałem i będzie koniec tej pierwszej połowy, bo Dejmi tę piłkę wybije, a to oznacza jedno, e, pierwsza połowa na korzyść Rakowa, e, pytanie jak w Łodzi. A w Łodzi cały czas wynik taki, jaki był wcześniej, czyli Błachu wygrywa wynikiem 1 do 0. 47 minuta. Mamy też pytanie od Marcela, kiedy będą baraże i czy będzie można obejrzeć na kanale Polsat Games Telewizji. Baraże e, już w ten weekend najbliższy, natomiast to będą, to nie będą baraże, to będą finały fazy Open, gdzie 8 zawodników będzie rywalizowało o to, aby dostać się do najlepszej ósemki fazy finałowej, a baraże pro. Odbędą się za tygodni 2, dwa, 2,5, dwa czyli kolejny weekend. Ja jeszcze przyznam szczerze, nie mogę doczekać tych najważniejszych klanów w tym sezonie, no ale na to trzeba jeszcze będzie poczekać. Najpierw trzeba będzie rozstrzygnąć fazę Open. To już w tym tygodniu, później tydzień przerwy, a później dymy wrócą na nowo, w nowym wymiarze, tutaj w Warszawie. Wszystko tak naprawdę zacznie się od nowa. No i pytanie. Kto dojedzie? No to najważniejsze turnieje w tym sezonie, no bo ważna jest ta dyspozycja dnia. Ten moment mistrzowski miał ten moment mistrzowski, kasper Furman Furmanek w zeszłym sezonie. No ale widzimy jego forma troszeczkę poszła w dół. po... Nie do końca udanym i Champions League, no ale jeszcze ma trochę czasu Kacper, żeby się podpierać, ale wróćmy do Łodzi, do meczu Bejota z Błachem, bo teraz Błachów na tarciu, ale na spalonym Nazario. No, i ciągle 1-0 dla gracza pogoni. Fenomenalna pułapka offside'owa na milimetry, można powiedzieć, ale to spowodowało, że Błachu został złapany na offside'zie i w tym momencie Bejot może rozgrywać swoją akcję. No, tak jak w pierwszej połowie widzieliśmy, że Bejot dominował te pierwsze minuty tego spotkania, tak w tym momencie Błachu dużo lepiej sobie radzi. Zobaczymy, czy będzie podobna sytuacja, jeśli chodzi o dalszą część spotkania, czyli czy to Bejot będzie mógł cieszyć się ze zdobytej bramki. 60 Minuta. Błahu cały czas przy piłce. Jaja ture. do Nkunku. Capdevilla. Coś się tutaj wydarzy. Nkunku. Podaj do Benzemy. Błachut zaczyna przyspieszać w tej swojej akcji. No ale Bejot. Piłkę odbiera. Ronaldo Nazario. Bardzo dobre zagrań do Mbappé. Kilo Mbappé. No wygra ten pojedynek biegowy z Sergio Ramosem. Mbappé jest osamotniony w polu karnym. I tam Capdevilla niezawodny Hiszpan odbiera tą piłkę i teraz Bejot, zobaczmy w jaki sposób rozegra ten rzut rożny Pele, Pele, wycofanie do Mbappe, jest miejsce na oddanie strzału, Lucio może to nie jest najlepsza karta, de Villa, próba sztuczek technicznych ale tutaj odbiera Błachu bez większych problemów, no i teraz Błachu wychodzi z kontratakiem Ronaldo Nazario teraz właśnie gracz pogoni Szczecin Rozpoczyna kolejną akcję. Jak to wszystko się sfinalizuje, jak to wszystko się rozwiąże? Mbappé do lewej strony KPD Jak to wszystko sfinalizuje grać pogoni Szczecin. No ale nie udało się to jak ci zagrać. I teraz kontra Bejota. Tutaj już player lokował. Już to wszystko się może zmienić się w błysku, w mgnieniu oka, no bo jest pod polem karnym Bayot wpada, może zagrać na dołożenie nogi do środka Mbappe, odwrócony elastiko, ale prosto w obrońcę no i to była świetna sytuacja Bayota no to żeby tutaj Błacha przełamać no ale jednak, obrońca na linii strzał i szybkie przełączenie, 70. minuta cały czas wynik taki, jaki zastaliśmy wcześniej i słyszymy, że i w tym meczu pauza, i w meczu poprzednim pauza. No, Krzysiu, jak oceniasz aktualne, aktualne widowisko? Bo z tego, co mieliśmy przyjemność oglądać, no to widzieliśmy, da jedna akcja, Dawidek tych akcji miał kilka i tam pachniało bramką dla reprezentanta Piasta Gliwice. No, nadstawiony ofensywnie Dawidek, jak zwykle, jak, jeżeli chodzi o jego gry, ale też yy, ciężko na pewno jest y, przełamać dobrze broniącego Damiana Augustyniaka. No, jest to też y, forma. Wznosząca, jeżeli chodzi o tego zawodnika, też podejrzewam, te kilka dni na kadrze sporo dały, jeżeli chodzi o atmosferę i też wymianę uprzejmości razem z innymi kadrowiczami. Miałem okazję chwilę z chłopakami przebywać, co tam, tak zwany team spirit, jest na bardzo mocnym, wysokim poziomie, a to na pewno pomaga w innych spotkaniach. Ja też wiem po sobie, gdy naoglądam się. Prograczy w krótkim odstępie czasu, to później zdecydowanie gram lepiej. A gdy gra się wiele sparingów z najlepszymi graczami na świecie w krótkim czasie, to też w jakiś sposób ten poziom sił rzeczy wzrasta. No, ale też taki pozytywny humor, pozytywny vibe, sporo żartów. To na pewno e, po stronie Dejmiego. No ale Dawidek tutaj gra o życie. On musi o tym pamiętać, że w parażach może być trudniej niż zdobyć te cztery punkty z Dejmim. No ale teraz to wszystko może się zmienić już za chwilę, no bo szybka strata, proste włączy w piłki i embapy na 2 do 0, a to oznacza kłopoty, kłopoty, kłopoty Dawidka. No demony przeszłości powróciły, jeśli chodzi o reprezentanta Piasta Kliwice. Pamiętamy już kilka spotkań na transmisji Pekao Bank Polski, Ekstraklasa Games, Dawidek rozgrywał i pamiętamy, że te rozegrania na własnej połowie, te straty piłki, takie niewymuszone, bardzo proste, przynajmniej w teorii, no, powodowały, że Dawidek tracił bardzo dużo bramek, co pokazuje także jego współczynnik bramek, liczba, liczba straconych bramek jest dosyć duża. Leo Messi, 3 do 0, 81 minuta, no myślę, że w tym meczu się już nic złego dla Dejmiego nie wydarzy, więc możemy przełączyć się na mecz Bejota z Błachem i zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda, czy dalej jest 1-0, bo w tym momencie, no Dejmie dopisuje kolejne trzy punkty, trzy pewne punkty, Dawidek cały czas tych punktów ma 72. No tak, w tym meczu już nic się nie zmieni, tak naprawdę. Trudno by było, żeby Dejmi te trzy punkty, te pewne trzy punkty wypuścił ze swoich rąk, ale tutaj za chwilę Bajot może doprowadzić do wyrównania, co diametralnie może wpłynąć na tę końcówkę tabeli, ale jest Isor z Wery w polu karnym. Ronaldo Nazario jeszcze zastopowane przez Błacha. Benzema, to to, Dobrze to wygląda, jeśli chodzi o Bejota, do momentu dojścia do pola karnego, ale tam widzimy, że w tej sytuacji, kiedy Bejot zaczyna przyspieszać akcję, no to Błachu jest nieustępliwy i w ostatnim momencie tą piłkę odbiera, blokuje czy w jakiś inny sposób demaskuje zamiar Bejota. 78 minuta. Benzema. Gwardiolu. Gwardiol symultanicznie przeczytane nazwisko Chorwata. E, końcówka tego spotkania, 80. minuta czasu e, wirtualnego, 10 minut do końca. No czy BJ doprowadzić do wyrównania? To jest to pytanie, które sobie na pewno zadajemy. Memphis Depay do prawej strony, e, tutaj obiegające Hakimi, sporo zawodników Bejota I teraz szansa i gol! I Bayot w końcówce tego spotkania łapie błaha. No a te punkty, ten punkcik może być niezwykle ważny. No pytanie jaka będzie końcówka, jeszcze będą roszady, zmiany taktyczne. Mm, jeżeli chodzi o ustawienie Widzewa Łódź, no ale BJ tutaj złapał byka za rogi. <grywka> Dokładnie tak, złapał, złapał, za rogi i w tym momencie BJ awansuje na czwarte miejsce w tabeli. Oczywiście to tak szybko liczymy. Więc no ważny, bardzo ważny jeden punkt, jeśli chodzi o no, punkty, które, które w tym momencie zdobywa BJ. No i ważna bramka. Widzimy ustawienie BJ chyba w tym momencie. Formacja 5-4, 1 z tego co z tego, co dobrze dobrze dedukuje. No i jeśli chodzi o Błacha, to również awansuje on na miejsce wicelidera, 77 punktów, i prawdopodobnie ten jeden punkt, jeśli chodzi o Błacha, daje mu już gwarantowany awans, także na fazę finałową, więc ten remis tutaj, myślę, na pewno satysfakcjonuje pośrednio i Błacha, i Bejota, więc zobaczymy, jak będą wyglądały ostatnie minuty tego meczu i tak jak mówisz, no remis w tym spotkaniu oznacza, jeżeli Dawidek przegra mecz numer dwa, że i, i Błachu, i BJ znajdą się w top cztery, a z top cztery wyleci Dawid Kamasiński. No to jest też kwestia. rozstrzygająca, jeżeli chodzi o ten sezon, no ale pamiętamy, są jeszcze jest jeszcze mecz numer dwa. On może wszystko zmienić. On może wszystko wywrócić do góry nogami. 86. minuta, ależ strata Błacha na połowie przeciwnika. Natomiast to też nie jest strata, która spowodowałaby bardzo namiętną kontrę w przypadku Bejota. Myślę, że Bartek już tutaj będzie, albo powinien przynajmniej grać pod ostatnią akcję, pod 90 minutę. Chyba to też się dzieje. No nie chcę w żaden sposób ryzykować po stronie Błacha. Myślę, że także ryzyko. Jest nie do końca uzasadnione, bo ten jeden punkt, przypomnijmy, gwarantuje mu awans na fazę finałową: 90 minuta. Ramos i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ramos przerzuca do Jorente, ten do Lucio: 90 minuta. Sędzia dolicza jedną minutę. Jorente, Jorente, poddanie do Mbappe. No na pewno tutaj Bayot już bramki nie straci. Mbappe, Mbappe jest już na wysokości pola karnego. Mbappe kontra Walker, Mbappe w polu karnym, Ronaldo Nazario. Dziwne to było podanie, dlaczego tego Nazario nie przyjął. Ale co by nie mówić, koniec spotkania. Bayot jeden, Laglasia, Włachu, jeden punkt. No i zobaczymy, jak to spotkanie Dejmiego z Dewitkiem się zakończyło, ale podejrzewam, że tam nie widzieliśmy. Nie, 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 do, nie, doszło do jakichkolwiek zmian. I za chwilkę będzie. Ja przyznam szczerze, że przestałem zerkać kątem oka na to spotkanie, gdy było 3 do 0 dla Dejmiego, no bo tak naprawdę wątpiłem szczerze w to, że Dawidek jest w stanie to odrobić. W tym momencie, jeżeli chodzi o tabelę, bo my sobie zerkamy na tabelę wirtualną, Dawidek oczywiście spada na miejsce piąte. BJ i Błachu są w top 4. No i tak naprawdę Dawidek grał wszystko w tym momencie i to będzie to spotkanie najważniejsze, które już za chwilę, mamy nadzieję, zobaczymy na murawie wirtualnej. Co tu więcej mówić, też no. Jakby może to jest trochę na wyrost, ale mam wrażenie, że, że trochę błachu nie grał do końca, gdyby doprowadził do wyrównania, ale to jest taki luźny wniosek. Natomiast widzę, że spotkanie Dejmiego z Dawidkiem już się rozpoczęło, a więc no zaczynamy. Here we go. Lecimy wszystko od nowa, jeżeli chodzi o ten mecz. Mam nadzieję, że za chwilę się przeniesiemy, zobaczymy to spotkanie, no bo gdzieś złapałem opóźnienie na platformie, która umożliwia nam streamowanie. Na żywo tej transmisji. No i już właśnie widzimy teraz mecz. Właśnie Włacha z. Yy, właśnie Dejmiego z Dawidkiem. Za dużo tego wszystkiego do ogarnięcia naraz. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. No ale my też chcemy przeszywać te emocje razem z Wami, spotkać yy, te najważniejsze momenty yy, na żywo, widząc te gole, widząc te emocje. No bo tutaj wszystko jeszcze jest w grze, tak naprawdę, i wiele może się zmienić. Yy, jeżeli chodzi o to jedno spotkanie, no Dawidek, gdyby wygrał z Daimi, może to wszystko do góry nogami e, odwrócić. No i teraz ay Wandersar z interwencją. No już chciałem powiedzieć i teraz właśnie to robi. I teraz wychodzi na prowadzenie, ale jednak e, magiczny Holender e, górą. Fenomenalna interwencja Wandersara, naprawdę e, myślę, że wszystko co mógł zrobił w tej akcji Dawidek? Bardzo ładnie przyspieszył akcję w ostatnim momencie. Wyklepał Dejmiego, co rzadko się zdarza zdecydowanie. No, i może mówić o. No może mieć niedosyt po tej akcji na pewno Dawidek, ale cały czas w natarciu. Alowajran, podanie do Shinoli Zinola do Ronaldo Nazario! I mamy jedną bramkę dla Dawidka. Pierwszą bramkę. 1 do zera w 11 minucie. I w tym momencie Dawidek awansuje w tabeli ligowej. Tak, oj, teraz się dzieje, oj, teraz dymy. Oj, teraz tak zwane globalne zadymienie: no bo Daymi oczywiście wszystko jest w stanie zrobić w tym spotkaniu, ale też zupełnie innego ciśnienia, zupełnie innego charakteru nabierze to rewanżowe spotkanie pomiędzy Błachem a Bejotem. No a teraz Daymi z Kikofem. Jak to wszystko rozegra? Mm, zobaczmy. Szukamy tej akcji spotkanie. Zresztą Bejota już trwa tam 12 minuta, ciągle 0 do 0. No i przeglądamy, zastanawiamy się. Wszystko tutaj jeszcze na ostrzy noża. Tu wszystko naprawdę może się zmienić w mgnieniu oka, ale też wiemy, jakie jest FIFA. Czasami 10 wirtualnych minut to kwestia dwóch, trzech, czterech goli, nawet jeżeli ktoś jest uparty. No a teraz już dej w polu karnym, Dawidka, Hakimi! Obydze, Mamy cieszę. remis, kapitalny rajd Marokończyka w rękach Damiana Augustyniaka. Ależ Hakimi przeszedł naprawdę fenomenalna sztuczka techniczna. No, myślę, że tutaj Dawidek zawinił, że niezbyt wcześnie przełączył się na odpowiedniego zawodnika, zbyt późno użył tego przycisku odbioru. No a... Damian Augustyniak znany jest z ekwilibrystycznych wejść polekarnej tutaj Hakimi, który nie do końca ma statystykę wykończenia na wysokim poziomie, ale w takiej sytuacji pomylić się nie mógł. 20 minuta, wynik 1 do 1. No ta sytuacja w tabeli ligowej jest niezwykle ciekawa. 15 minut drugiego meczu. Błachu kontra Bejot. Przypomnijmy, Bejot, reprezentant widzewa łódź w strojach czerwonych, Zajszy Błachu, reprezentant pogoni, Szczecin w strojach błękitnych. Rzut wolny, 20, 23 metr boiska. Jak to wykombinuje Bejot? Oh, ja już to widziałem, ale Państwo za chwilę też to zobaczą. To jest 17 minuta. Stały fragment, z którego BJT jest znany. Jeba gola Ronaldo Nazario. A tymczasem, tymczasem, z Murawy numer dwa. Szybki kol, szybki raport. Daj mi na prowadzeniu. A to za chwilę zobaczymy u nas na transmisji z Ekstraklasa Games. To jest ten moment, gdy reprezentant Rakowa pokazuje swoją klasę i to, że on tutaj Gra do końca w każdym spotkaniu. No I za chwilę będzie ta akcja, za chwilę będzie ten moment, gdy Damię ukąsił Dawidka po raz drugi. Ty krzychu, jak tutaj taki niesforny kolega, który spoileruje ostatni odcinek serialu. No i mamy bramkę na 2 do 1. 24 minuta. Dejmi cały czas no. 18 spotkań bez porażki to nie był przypadek. I w tym momencie leci po 20 mecz bez porażki. I ta bramka daje Bejotowi awans do fazy finałowej. Przypomnijmy, więc no dymy, dymy, dymy. Naprawdę, jeśli chodzi o emocje w tej ostatniej kolejce, nie mogło to się poukładać lepiej, bo tutaj każda bramka, każde spotkanie ma ogromne znaczenie. 20 minuta: Benzema do Messiego. No my patrzymy. My jeszcze szukamy. Oczywiście, będę starał się nie spoilerować, no ale też widziałem, że. Yy, no to ma ogromne znaczenie także dla nas, ale też dla czatu, który żyje tym spotkaniem. Dużo dzisiaj widzów na transmisji. Dużo też komentarzy na Watch Party. Oczywiście zerkamy i pozdrawiamy, no ale teraz też patrzymy na akcję. Błacha i wow. gol, gol, gol. Ruletka wykręcona jak za najlepszych czasów Riptorka. Ronaldo Nazario 1 do 0. Ależ porobił Błachu. No fenomenalna akcja i Chyba tam Bejot przesuwał się golkiperem. No nie trafił ze stroną, natomiast no to była sytuacja stuprocentowa, więc absolutnie nie ma co tutaj winić golkipera, że zaryzykował w którąś stronę przesunięcie. 26 minuta tutaj, naprawdę jedna bramka może decydować o losach zawodników, bo e, przypomnijmy, jeśli w tym momencie Dwidek strzeli jedną bramkę, to Dywidek awansuje. Jeśli chodzi o ten moment spotkanie, jeśli Znowu Bejot w tym momencie wyjdzie na prowadzenie, albo Bejot wyrówna wynik spotkania. To Bejot sobie W tym momencie to Bejot jest w fazie finałowej. Encunku. Ronaldo Nazario Ma jeszcze dużo czasu, też Bejot, żeby nie tylko doprowadzić do wyrównania w spotkaniu numer dwa z Błachem, ale też wygrać cały mecz. Też znamy Bartka. Doskonale potrafi odnosić w trudnych momentach. Jajaturę. Może te ostatnie sezony wirtualnej ekstraklasy nie do końca to udowadniały, ale też y, radził sobie doskonale pod presją. czy to w eliminacjach do Mistrzostw Świata Fifa Nations w starciu z Anglikami, y, 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 teraz już w sumie nie Inny... pamiętam z kim, ale Inny... wydaje mi się ze z Anglikami, ale także w starciu y, in, innymi, z Holendrami chociażby w, w tym wielkim finale. Poprzeczka wykonaniu Ronaldo Nazario. No dymy, dymy, dymy też zabrakło mi słów w głowie, żeby skomentować to wszystko, co dzieje się na Murawie Wirtualnej, ale widzimy ta finezja celna e, z pomysłem, ostatecznie jednak niecelna, no bo poprzeczka tutaj trafiona w wykonaniu Damiana Augustyniaka, ale też mam takie wrażenie patrząc na grę Dawidka, że sporo chaosu się wkrada w próbie wyprowadzenia piłki z własnego pola karnego, sporo chaosu, który na pewno Dawidkowi służył nie będzie. 40 minuta. Zobaczmy, jak Dawidek rozegra tą akcję. No tyle, strata na własnej połowie jest tak utytułowanym, tak doświadczonym zawodnikiem, jak Dejmi, to nie wróży zbyt dobrze. Natomiast no teraz strata Dejmiego i łatwo chciał, w bardzo, bardzo prosty sposób chciał przedrzeć się na połowę Dejmiego. Dawidek, ta przekładanka była aż nazbyt. Oczywista i teraz Dejmi. 42 minuta. Ronaldo Nazario ma miejsce, ależ odbiór Lucio czy to Wandajka? No i teraz zobaczmy, Dewidek, w jaki sposób wyprowadzi tą akcję? Czy będzie grał pod 45, czy jednak zdecyduje się na przyspieszenie? Cab de Villa. do Jajature. 44 minuta. Atal jest Hulit. Do przodu gra. Dawidek, no ciężko, żeby grał do tyłów, będąc w takiej sytuacji, no on musi tutaj wygrać. To jest teraz najważniejsze dla niego, jeżeli chodzi o ten mecz, no ale widzimy też... Wygrana, remis, remis tak naprawdę może mu dać także awans, tak samo jak Bejotowi także, no remis może dać awans, to wszystko jest bardzo ze sobą połączone, naczynia... I przenosimy. Ale się. Umów, umówmy się też. <grym> bezpośredni pojedynek z bj e, e, Dawidek ma na plus, ale jeżeli nie zawodzi mnie matematyka, to też jeżeli. Doszło do remisu w spotkaniu numer dwa. No to wtedy <gulacja> kalkulacja jest taka, że Bejot wchodzi. Jeżeli Bejot przegra, a Dawidek zremisuje, to wtedy liczy się pojedynek bezpośredni. No tutaj wszystko się może wydarzyć. Dawidek na pewno będzie grał do końca. Bejot także. Błachut też wygląda, jakby tutaj miał jeszcze chrapkę na kolejne trafienia. No i za chwilę to możemy zobaczyć, bo już jest Benzema pod polem garnym. Atakuje jego pogoń Szczecin też dobrze. Dzisiaj błachów wygląda liczyliśmy te 10 ostatnich spotkań Szymona Błachowiaka, 8 wygranych, jedna porażka i jeden remis. Teraz już remis drugi w tym pierwszym starciu z Bejotem no w końcu gra z klasowym zawodnikiem, ale ten chłopak naprawdę wygląda nieźle w tej końcówce sezonu. No tak, tylkośmy spotkaniach, ale o tym za chwilę Olesz, interwencja, kurtuano, świetna akcja Beta. Natomiast. Tych ośmiu spotkaniach. O tym też za chwilę, bo 65 minuta. Davy przestrzelił podanie, co się tutaj dzieje. 64 minuta, jednak przenosimy się troszkę w czasie. My mamy, mamy ten pojazd, wsiadamy w tym momencie do helikoptera i przenosimy się. Hakimi. Back to the Future, jeżeli chodzi o dzisiejszą transmisję, no i to jest ta akcja, która mogła zapknąć mecz, ale co zrobił Hakimi? I co przede wszystkim zrobił Hulit i jeszcze kontra Dawidka. On tutaj może doprowadzić do wyrównania, no ale Dawidek zagrał Dawidka w tym najważniejszym momencie tej akcji, no ale tu jeszcze się coś dzieje. Tutaj jeszcze jest szansa na to, by tę akcję finalizować, ale tego czasu Dawidek ma coraz mniej i traci, a tymczasem kolejna kontra Damiego. No za Patrzmy Błękunku do środka, Nazario i gol, i gol, i gol, i gol dla Damiana Augustyniaka, no pokazuje swoją dominację w tym sezonie wirtualnej ekstraklasy reprezentant Rakowa, ależ on ma luz, ależ on ma pewność w swoich kciukach. No, fenomenalnie wykorzystał tą akcję. Dami i tak naprawdę nie pozostawił złudzeń Dawidkowi. Natomiast przenosimy się bardzo dynamicznie do meczu numer dwa, gdzie BJ przegrywa zaledwie jedną bramką z Błachem. Ronaldo Nazario, Błachu w ataku. Ten podaje do Ja, Jajaturę do Benzemy. Zaczyna się. Zaczyna się zamykanie w... W jakieś czworokąty tutaj w hokejowy zamek. Reprezentanta widzawa Łódź. Natomiast w tym momencie Bajot piłkę odbiera 63 minuta. No i jeśli się nic złego nie wydarzy, czy to dla Bajota, no głównie dla Bajota, tak? Jeśli Dawidek przegra to spotkanie z Daim, to Błachu. Bayot awansuje oczywiście na, do fazy finałowej to wszystko jest bardzo, bardzo ciężkie do połapania, ale 65 minuta Kadevia do jajaturę. Ja nie wiem, czy jednak nieistotniejsze byłoby oglądanie meczu Dawidka z z Deming oczywiście, no bo, bo tutaj tak naprawdę yy... To jest najważniejsze, że Dawidek po prostu musi zdobyć jeden punkt, co najmniej, jeżeli chce się liczyć w tej rywalizacji. Natomiast no, ma dwie bramki straty. No i też widziałem przed chwilą doskonała okazja Dawidka na to, żeby złapać kontakt z Daymim, ale jednak obronił to Damian Augustyniak. Natomiast ten mecz Błaha z Bejotem ewidentnie stracił nieco swojego. Tempa, ale też nieco bardziej wydaje mi się, że żyjemy tutaj tym spotkaniem, bo tutaj więcej się dzieje. Sporo też okazji marnuje Dawid Kamasiński. No i to jest jedna właśnie z tych szans. Ronaldo Nazario prosto, Sar'a, który wybił. Wydaje się kluczową akcję dla Dawidka w końcówce tego spotkania. Końcówce, no bo jeszcze tylko 17-16 wirtualnych minut na to ma reprezentant piasta, żeby tutaj próbować łapać Damiana Dejmiego Augustyniaka. Mbappe. Do Ronaldo, Zidola, teraz Wanda odbiera tą piłkę. No i Dejmi będzie miał szansę zamknąć to spotkanie, bo podejrzewam, że trzy bramkowej przewagi Damian Augustyniak już by nie wypuścił. 75. minuta, Mbappe. Ależ odbiera jeszcze Dywidek. Widzimy teraz zmasowany atak, no ośmiu zawodników na połowie Dejmiego, jeśli chodzi o reprezentanta Piasta, Gliwice, Bale. Natomiast no, Dejmi znany jest z żelaznej defensywy i tam nie ma żadnego miejsca. Natomiast sprzedarł się Dawidek, ale Wandersar jest naprawdę w niesamowicowaniu. też formie. robi taki prosty błąd, że strzela tam, gdzie Dejmi się przesuwa, bo nawet jeżeli są to minimalne ruchy przesunięcia bramkarza udamiana Augustyniaka, to te minimalne ruchy. Wystarczają do tego, żeby tę sytuację obronić. Teraz, oczywiście, nieco bardziej. Wandersart tam pobiegł w kierunku tego krótszego słupka, ale o tym będzie zaraz, bo ten mecz się może zamknąć. Ten mecz się może zamknąć, proszę Państwa. 4 do 1. No tutaj nic się już nie wydarzy, a to oznacza jedno. Dawid Kamasiński pomimo licznych szans, pomimo licznych akcji Dejmie mu tutaj punktów nieokradnie, a to oznacza jedno, że w top 4 na 99,9% znajdzie się Łysy z Fify. La Glacia, wicemistrz świata, no, zawodnik głodny sukcesów na polskiej scenie FIFA w ostatnich latach, ale to przecież legenda, to przecież zawodnik, który na FIFA zjadł zęby i teraz potem tym niedosycie, gdy w tamtym roku nie zagrał w barażach. Pamiętam ten smutek, jeżeli chodzi o Bejota. No a teraz on znajdzie się w wielkim top 4 najlepszych graczy w Polsce mając bezpośredni awans do finału, a Dawidka czeka baraż. Dawidka czeka trudna przeprawa z równie silnymi, z równie mocnymi graczami jak on, Błachu Zalewski. I damy miał da imię Augustyniak, zamknął tę czwórkę, no a resztę finalistów poznamy w barażach pod koniec tego miesiąca. No nie ma co się tutaj oszukiwać. Dej mi pokazał klasę, pokazał, że ten mistrz fazy ligowej to nie był przypadek. Najmniej straconych bramek, najwięcej strzelonych bramek. Później oczywiście, chociaż nie, chociaż nie. Do tego to jeszcze daleka droga, bo, bo Riptorek widzę 126 strzelonych. Daj mi zaledwie, zaledwie 110. Teraz przenosimy jeszcze się do spotkania B. Jota z Błachem. No Dobra interwencja kurtuła, Będzie teraz pauza. No Nic tu złego się nie wydarzy na pewno dla Bayota, jeśli chodzi o to spotkanie Dejmiego z Dawidkiem. Bayot bezpośrednio awansuje do fazy finałowej, Dawidek tak jak powiedziałeś Krzysiu będzie się musiał obejść smakiem jeśli chodzi o fazę finałową, chociaż oczywiście. To wszystko, wszystko się może wydarzyć. To no nie mówmy to, I... póki nie przeskoczy. No bo jeszcze baraże tak naprawdę mogą Oczywiście. wszystko wywrócić do góry nogami. No ale też e, robiąc raport z Murawy numer dwa, e, tam Błachu prowadzi 1 do 0 z Bejotem i tak też mecz e, powinien się zakończyć. Chociaż jeszcze jest parę minut na to, żeby Bejot tutaj doprowadził do wyrównania. Też sporo się dzieje w końcówce tego meczu. No ale dla rozstrzygnięć finałowych, dla ostatniej m, definitywnej aktualizacji. Jeżeli chodzi o tę górną drabinkę, nie ma to już większego znaczenia, no bo ten dinozaur wyrwał sobie to świetną końcówką sezonu, i też bardzo wyrównane te mecze. Błacha. Z Bajota mówiliśmy o wysokiej formie Błacha w końcówce sezonu. No i też Bajot ewidentnie potrafił Błachowi dorównać. W końcu skończyło się 1 do 1 i 1 do 0 dla Błacha. To oznaczało, że tutaj naprawdę miękkiej gry nie było i dużo było tej walki w środku pola. Jeszcze widzimy akcję Bajota w końcówce. Mam nadzieję, że widzimy to samo, Robert, na, tak, na platformie, tak, tak. którą używamy. Smolarek. I jeszcze szansa, ale Kurtoła obronił. No i za chwilę zobaczymy ostatni śródrożny w tym spotkaniu. No i chyba fanfary będą dla naszej najlepszej czwórki sezonu zasadniczego, bo naprawdę to była walka do samego końca. I każdemu z graczy, którzy brali w niej udział, pozostaje bić brawo i podziwiać, że, że się udało, bo, bo to naprawdę nie było łatwe zadanie. Ten ścisk w górnej części tabeli był nie do zniesienia. Ja takiego Tempa i też takiej presji, którą buduje, taki stream chyba bym nie do końca wytrzymał. Fenomenalnie oglądało i komentowało się te ostatnie spotkania fazy ligowej, jeśli chodzi o ten czub tabeli. No, tak naprawdę, kiedy spojrzymy, będziemy sobie oczywiście to analizować, bo teraz w tym momencie punkty są podliczane. Natomiast, kiedy przeanalizujemy to sobie, to od dziesiątego miejsca do tego miejsca czwartego, który premiował awans na bezpośrednie finały, dzieli zaledwie 6 albo siedem punktów. Więc naprawdę ta ta liga, te rozgrywki stały na olbrzymie, wysokim poziomie i absolutnie nie umiem się doczekać rozgrywek lanowych, gdzie wszyscy ci zawodnicy, czy to z najlepszej czwórki, którzy awansowali na bezpośrednie finały, ale także ci zawodnicy z miejsc 5-12 będą rywalizowali o sloty na tych finałach, czy też o decydującego decydujący tytuł Mistrza Polski. Oj tak, oj tak, będą dymy, czuję po, tym, e, czuję po tym spotkaniu, po tych spotkaniach właściwie, jeżeli chodzi o tę górną część tabeli po tych ostatnich meczach, że e, baraże, to by, będzie jeszcze taki przedsmak, ale tych emocji sportowych na pewno skosztujemy najwięcej jak się da, ale finały to już będzie wielki młyn. I, i mam wrażenie, że e, oczywiście, mi będzie faworytem, to jest jasne, trudno żeby nie był, patrząc też jak wyglądała forma Angola na przestrzeni całego sezonu, ale LAN to jest LAN, wszystko wydarzyć się może i też mam nadzieję, że zobaczymy jakiekolwiek niespodzianki. A widzę, że też nasi zawodnicy są gotowi już do wywiadów, a więc do wywiadów raz raz przenosimy się. Mam nadzieję, że za chwilę się odmutują i powiedzą nam jak to wszystko wyglądało. Dawidek jeszcze nie odmutowany z tego co widzę, o już jest. No to zacznę od Dawida, bo na pewno smutny jest po tym spotkaniu, mówiłeś Dawid, że musisz wyrwać Tutaj co najmniej zwycięstwo. Jeżeli chcesz na poważnie myśleć o awansie, to się nie udało. Sporo tych sytuacji, przede wszystkim zmarnowanych, z czego wynika Twoja taka czasami niemoc w ataku, że, że tworzysz tych sytuacji wiele, ale jednak gdy dochodzi do podjęcia decyzji strzałowej, to strzelasz tam, gdzie ustawiony jest bramkarz. Wiesz, co no nie wiem. Wydaje mi się, że <ścoughs> Wydaje mi się, że. Takie mecze po prostu się zdarzają, tak, zabrakło trochę tej skuteczności, ale też zabrakło mojej tutaj dobrej gry. Wydaje mi się, tak, tak naprawdę to obu, oba mecze wyglądają podobnie. Gdzieś tam w pierwszych połowach miałem dużo sytuacji, które marnowałem, a w drugich w połowach gdzieś tam Damian już zyskiwał kontrolę i ciężko mi było coś zrobić. Trudno się gra na tak doświadczonego rywala jak Dejmi, nie da się ukryć. Dejmi zresztą nie z, takimi, nie, taki, nie z takimi rywalami, nie w takich meczach sobie radził, ale ty jednak potrafiłeś go ugryźć. To jest budujące, motywujące przed barażami, no bo nie zapominajmy, tutaj się nie udało, w top 4 nie jesteś, ale jeszcze w wielkich finałach Esy możesz się znaleźć. No wiesz co, budujące by było jakbym jednak trochę grę w obronie poprawił, a nie w ataku. Bo to nad tym. No tak, z ataku pracować. zawsze byłeś dobry, to prawda. Więc mam jeszcze te kilka tygodni, żeby popracować nad swoją grą. I mam nadzieję, że na barażu udowodnię, że zasługuje na, na te finały. Dobra, Dawidek, nie męczymy cię, przechodzimy do Damiego. Wielka klasa mistrza, mentorski sposób grania. Damian Potter. To mogę tak podsumować. Bo ty tutaj nam tę ekstra klasę po prostu zaczarowałeś Damianie. Co mogę więcej pytać? Nie zadam ci pytania, zostawiam tobie głos. Jesteś wielkim mistrzem sezonu zasadniczego. Wielkim mistrzem całego sezonu jeszcze nie jesteś, ale faworytem jesteś do zgarnięcia tego tytułu. To jest twój czas, by do naszej widowni powiedzieć parę słów. No tak jak powiedziałeś, wszystko fajnie, że robię jakieś powiedzmy, rekordy, fajne bilanse bramek, i wygrywam z tą, z tą czołówką na koniec sezonu, bo też fajnie się ten termin nas ułożył, ale... No, to nic mi nie da na koniec, jeśli nie wygram finałów, prawda? Także jednak ten wyjazd do Warszawy na początku kwietnia i walka już tam e, będzie, będzie najważniejsza. No Teraz oczywiście cieszymy się jutro gdzieś tam się pochwala wszystkimi statystykami i co mi się udało osiągnąć, ale no mówię, no, to jest e, taka radość na może kilka dni, a potem do roboty i na finały trzeba być znowu w formie. Zgadza się. Ty, y, ty już. Y... Rozumiem, od jutra zaczynasz misję finał. Zapominasz o sezonie zasadniczym i nastawiasz się na to, co cię może tam spotkać. To dla ciebie jest ważne, ma znaczenie, że ty tak naprawdę od FIFA 18, czyli od 2019 roku nie grałeś tutaj lana na mistrzowskim poziomie w Polsce, a teraz wracasz i pokazujesz, że jednak jesteś tym najlepszym. Trochę chyba zamknąłeś dyskusję, że, że masz trochę łatwiej, że przez to, że mieszkałeś w Anglii a nie w Polsce? Nie no, dla mnie turniej jest bardzo ważny oczywiście po wygraniu i Premier League tym jakby tym bardziej stałem się jeszcze większym faworytem, tak? Wiadomo, że już wcześniej, gdy mnie nie było te kilka lat w Polsce, ludzie mówili, że może gdybym tutaj grał, to bym tutaj też sporo namieszał. Niektórzy mówili, że bym to wygrał, ale no, no mówię, no teraz faworytem staje się tak naprawdę coraz większym, bo najpierw i Premier League, teraz ta Liga to ile było? 38 kolejek, prawda? Także było sporo czasu, żeby pokazać, że jednak potrafił utrzymać tą formę na długi czas i no nic, no, trzeba sobie poradzić z tą presją i zobaczymy, jak to już na wielkich finałach wyjdzie, bo naprawdę chciałbym wygrać w tym sezonie ten, ten turniej. No nie powiem, że za to trzymam kciuki, bo nie ukrywam to, że też darzę się dużą sympatią. Na pewno jesteś faworytem, ale te finały to będzie coś. Przyjemnego, myślę, dużego na polskiej scenie FIFA do oglądania. Nie mogę się doczekać i, i do zobaczenia. No, coś więcej mogę dodać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wywiad. No i przenosimy się do chyba wywiadu numer dwa, chociaż widzę, że jeszcze tutaj nasz realizator pokaże nas na chwilę. Robercie. czy jakoś się odniesiesz do tego, co usłyszałeś przed paroma chwilami, bo tam kątem ucha słyszałem, że, że jesteś nieco rozbawiony pewnymi słowami. I już nie pamiętam, już nie pamiętam, jakie słowa mi zapadły w pamięci, natomiast podsumowując, no mi fenomenalna dyspozycja, tak naprawdę przez cały sezon może ten początek delikatnie gdzieś tam mógł pójść lepiej, natomiast no, cały sezon w wykonaniu Damiana Augustyniaka budzi szacunek i na pewno budzi respekt. W przypadku Dewitka, no pamiętamy te spotkania, które komentowaliśmy, te straty na własnej połowie, myślę tak w kontekście całego sezonu mogły być kluczowe. Bo Dawidek no, w ataku pokazywał naprawdę kawał dobrego futbolu. Najlepszą, najlepszą FIFA w kraju, moim zdaniem, pokazywał hmm. Dawidek, jeżeli chodzi o atak. Brakowało może czasem tej finalizacji, ale jego pomysły, jego sposoby na no, to, jak grać z przodu, były zaskakujące. I, I myślę, że też jakieś wnioski może Dawidek z tego wyciągnie, że, że się jeszcze da w FIFA na wysokim poziomie i, i nie zadecyduje, że skoro. Skoro nie do końca może te, ta faza zasadnicza poszła tak, jakbym sobie wyobrażał, to, to może jednak pora zająć się czymś innym, bo naprawdę na Dawidka patrzy się przyjemniej i, i mam nadzieję, że jeszcze te finały baraże właściwie pokażą, że, że ten zawodnik to ma w sobie. No zdecydowanie, zdecydowanie. W tym. W tym, w tym ataku. Naprawdę Dawid radził sobie doskonale, i tak naprawdę błędy własne, które w mojej ocenie da się bez większych, może nie bez większych, ale na pewno da się wypracować, no, spowodowały, że ta sytuacja w jego tabeli ligowej nie wyglądała aż tak kolorowo. Natomiast no, piąte miejsce, jeśli chodzi o Całą fazę zasadniczą, to i tak jest olbrzymi sukces, więc tutaj nie ma, nie ma na co narzekać. Widzimy, że eBay i, i Błachu są gotowi do wywiadu, więc przenosimy się do naszych finalistów PKO Bank Polskich Ekstraklasa Games, panowie. Ogromne gratulacje na samym początku. Gratulacje Bartek, gratulacje Szymek, bo myślę, że przed tym spotkaniem każdy z was po prostu w to celował. Dziękujemy. To zacznijmy, zacznijmy od Bartka. Bejot, no zwycięski remis można powiedzieć. Zdobywasz. Ta jedna bramka tak naprawdę zadecydowała o tym, że awansujesz na fazę finałową bo tabele będziemy, będziemy sobie analizować później. Natomiast no przebieg Twojego sezonu, fenomenalny początek, pamiętamy lider rozgrywek, później delikatne tarapaty, później znowu odbudowa, ten koniec, ta końcówka sezonu, znowu pokazujesz fenomenalną dyspozycję. No i jak, jak Ty byś ocenił ten sezon z Twojej perspektywy? Właśnie tak pomyślałem, że niezależnie od tego, jak to się Cię potoczy, ile zrobię punktów z Boachem, ile Dawidek zrobi z Damien, które miejsce zajmę, to i tak powiem tutaj w wywiadzie, że to był po prostu dobry sezon, bo Myślę, że tutaj czołówka polskiej sceny FIFA raczej nie stawiła mnie w top 4 yy, przed startem sezonu, myślę, że nawet nie w top 6. Myślę, że powiedzieli Bejot. no BJ stary wialarz zrobi top 12, pojedzie na barażę, coś tam sobie pogra, nakręci jakiś filmik na YouTube i tyle, i tyle z tego będzie. nie. Yy, także się bardzo cieszę finalnie, yy, że się znalazłem w tym, w tym top 4. Myślę, że dzisiaj zagrałem bardzo dobre mecze, tylko bardzo byłem nieskuteczny. Drugie spotkanie 9 strzałów moich, 3 strzały Błacha, Szymon super akcji jedną zagrał. Ja miałem kilka tych sytuacji, jednej rzeczy zabrakło, po prostu precyzyjnego wykończenia, troszkę, troszkę, troszkę presja działała i myślałem, że już w pierwsze tempo to po prostu musi siąść tam, ma low -way run, z lewej nóżki, a tutaj Kurtua bronił i, i, i siedziałem na Discordzie z Riptorkiem, on mi też trochę podpowiadał i mówi Barti, Barti, greenuj to, greenuj to, no ale właśnie się nie greenowało, no na finałach trzeba greenować. Niestety nie, nie mieliśmy okazji oglądać tych spotkań w całości, no bo przeskakiwaliśmy pomiędzy, pomiędzy nimi, ale no, precyzyjne wykończenie FIFA 23 kluczowe ma kluczowe znaczenie, szczególnie w tych sytuacjach takich stykowych. E, natomiast, e, Szymek gdzieś nam tutaj odleciał. E, no pogadajmy, natomiast, sobie, natomiast, pogadajmy sobie. Robię. Dokładnie tak. Bartek, no, fenomenalny, fenomenalny, fenomenalna końcówka tak naprawdę, ale wczorajsze spotkanie z Panejem bardzo dużo, bardzo dużo komentarzy wywołało, więc uh -huh. nie mogę tego pominąć. Co się tam wydarzyło? No Dominik mi napisał po meczu, mówi Mówi, napisał mi tak, mówi Bartek, ty dobry jesteś, tylko po co ty tak testujesz te, tor, te formacje? Zmieniasz codziennie kustomy, codziennie zmieniasz formację. Ty graj tym swoim 4-3-2-1, bo tutaj gdzieś tu raszowałeś tymi obrońcami, zrobiły się luki. Tam naprawdę no 5-1 się skończyło, tylko że to już gdzieś tam ta agresja w defensywie przy 1-2 w 70 minucie już poszło. Wiadomo jak to idzie, nie? Lawinowo w sytuacji, gdy gramy o 3 punkty. Na jedną kartę. Skończyło się 1-5. I tak naprawdę bardzo się cieszę z tego, jak to się skończyło finalnie, że w tym rewanżowym spotkaniu, no gdyby nie te trzy punkty wczoraj, no to też już mógłbym się żegnać, tak? No bo, no bo, bo brakłoby mi tych punktów, żeby tutaj Dawidka, Dawidka przegonić, ale gdzieś po, po przegranej 1 do 5 wróciłem. Natomiast no, na, na finałach już może takich, takich szans nie być, prawda? Jeśli będziemy grać w formacji, nie wiem, BO2, no to, no to już każda bramka będzie się, będzie się liczyć. Ja myślę, że muszę grać na finałach, jakby szlifować to, co w miarę dziś grałem. Dużo jeszcze mówię niedokładności, ale myślę, że w miarę dobrze grałem w defensywie. Myślę, że jeszcze on ocenić też te mecze jako takie 50-50, które były. Pewnie analizowałeś sobie ten, tą, ten sezon ligowy, i jakbyś tak, z perspektywy czasu miał ocenić jedno spotkanie, którego mógłbyś najbardziej żałować, gdyby nie ten awans bezpośredni na fazę, do fazy finałowej. No bo wszyscy się tutaj zgodzimy, że tak naprawdę celem każdego zawodnika był było to, to miejsce w top 4, no bo nawet w przypadku Damiana Augustyniaka, Dejmiego, który w tym momencie został mistrzem tej fazy zasadniczej, to tak naprawdę w perspektywie fazy finałowej, totalnie to nic nie daje. No ja powiem szczerze, nie mogę nasykać na przebieg tych 38 spotkań, bo chyba dwa razy strzelałem decydującego gola w 90 minucie w doliczonym czasie gry, żeby wygrać, a chyba ani razu nie straciłem. Znaczy nie, przepraszam, raz z Furmanem, raz z Furmanem straciłem na, na remis, także finalnie mi się, to, mi się to opłacało. Dwa mecze takie, pamiętam, pierwszą Transmisję Wspólną z Wami, z The Game Simonem, tam zrobiłem punkt. W drugim meczu tam cały czas goniłem, goniłem i w końcu dostałem na 4-3 w 85. No i się spłakałem i było GG. Eee, a tam wełnął no wodę, Ten punkt ci też wydawał więcej, prawda? Eee, no i chyba z legią, z miłoszem, bo, bo też po pierwszej porażce tam 1 do 4, w drugim się długo utrzymywało 1-1, i ja też z długo miałem, Nie, no kurczę, ja muszę grać o zwycięstwo, ja potrzebuję punktów, co mi daje ten punkt. Finalnie przed tą kolejką, miał ten punkt więcej, to bym bardzo go docenił, ale wtedy jeszcze stwierdziłem, nie, no lecimy na pełnej. No i też stracona bramka w 83 w minucie, także te, te dwa spotkania z Miłoszem mógł być punkcik i z Simonem też, yy, no tam powinien być dodatkowy punkcik. No to tak, był. no bo w tym momencie tak naprawdę te, te detale, tak naprawdę, bo mogły bramki nawet zadecydować, kto awansowałby do fazy finałowej, e, więc faktycznie te detale, myślę, tutaj odegrały kluczową rolę. E, I ostatnie pytanie, Bartku, bo tak, tak. w tym momencie po tych 38 kolejkach już podejrzewam, wyciągnąłeś wnioski albo wyciągniesz wnioski. Wiesz, co zadziałało, wiesz, co nie zadziałało i jakie będą twoje przygotowania do tej fazy finałowej? Czy jakiś obrany, obrany masz plan, czy może jednak pełen spontan? No, myślę, że na pewno będę, będę śledził poczynania graczy z baraży. Zobaczymy, co będą prezentować na lanie, jaka będzie meta, meta gry na lanie, czy, czy, czy długie utrzymywanie piłki, czy może jakieś szybkie rozgrywanie. Ale Dawidek w ataku, prawda? Bo on bardzo szybko tą piłkę transportuje. A co do sam, jakby samych przygotowań moich w ciągu następnych trzech tygodni, no to myślę, że muszę dużo więcej pooglądać streamów prosów, bo to dużo daje, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o jakby spojrzenie na akcję, na konkurowanie, tak. tak, na wizję. I to polskich, ale też zagranicznych, dużo, dużo zagranicznych po prostu też streamuje jakieś turnieje wieczorne, jakieś spotkania towarzyskie, także, także na pewno trzeba będzie troszkę popodglądać. No i wybrać te smaczki, nie? Znaleźć to, to co jest skuteczne. Tak, jak, że tak samo było z German Bullami na początku, prawda? No to nikt nie wiedział, że jest taka meta, że się wrzuca z połowy boiska na główkę, ale ktoś podpatrzył i nie zaczęli stosować, i tak to działa podpatrzyło się u Mo Obameyanga oba i... Benecer 7 x to napoczął. Tak, 7X. tak. I on, z tego co pamiętam, też chwalił się, że jako pierwszy chyba Fifa 23 gdzieś tam w draftach zaczął to strzelać i pokazał, że to dalej działa. Gratulacje, gratulacje Bartek. Dobra, ja już... Raz jeszcze Aj. przenosimy się do Szymka, bo, bo chyba kamerka już działa. Halo, halo. Halo, halo. Słyszymy się z Gwiezdem. Szymek, serdeczne i wielkie gratulacje. U. Awansu do fazy finałowej. Dziękuję I bardzo. na początku pytanie, jaki miałeś plan na to spotkanie z Bejotem, bo w kuluarach to też po, po jakiejś wstępnej analizie można było wywnioskować, że jeden punkt z Bartkiem da ci bezpośredni awans do fazy finałowej. I w, widać było, że po stracie bramki tam w 80 minucie, nie do końca też ten atak jakiś swojej strony miał miejsce. I ciekawy jestem, czy to było zaplanowane, że ten jeden punkt to jest must have, czy może chciałeś, wiesz, do końca lecieć? So, przede wszystkim po tym pierwszym spotkaniu chciałem mieć na drugi mecz chłodną głowę, a chłodna głowa to już był gwarantowany awans, tak? Uzyskałem na tyle dostateczną ilość punktów w ostatnich tygodniach, że nie potrzebowałem tutaj raszować zwycięstw nad Biotem, bo na pewno by to nie było łatwe i na szczęście dzięki temu to zadanie miałem ułatwione. Wiesz co, to pierwsze spotkanie to bym w stu procentach przyrównał. W 2014 roku pod koniec czerwca było takie spotkanie jeszcze w La Liga BBVA, Atletico-Madrid FC Barcelona. Wówczas Atletico grało na Camp Nou i im właśnie remisik idealnie pasował do mistrzostwa. Ja dzisiaj byłem tym Atletico, które przy zgarniętym remisie ma po prostu wszystko. Gdzieś otwieramy szampany, nieważne czy Griezmann, no Griezmann jeszcze tutaj nie grał w Atletico, ale czy Gabi, Szlecha, Trika. Po prostu mi to wystarczyło, a drugie spotkanie, no to już z chłodną głową łatwiej się gra, więc udało się odnieść zwycięstwo. Ale tego, co słyszę, Bey również awansowało, tak? Tak, tak. Z tego, co już widzimy, podgląd B od czwarte miejsce, 73 punkty. Na no, ty, Szymek, mistrzostwo fazy zasadniczej. Więc no fajnie, brzmi, fajnie brzmi. podobna sytuacja, jak w zeszłym sezonie, gdzie w ostatecznym rozrachunku zostałeś wicemistrzem Polski. Natomiast no podobne pytanie jak, jak do Bartka, bo już wiesz w tym momencie, z czym to się je, wiesz, co działa, co nie działa w twoim przypadku. Więc jaki plan na tą fazę finałową, czy jakiś specjalny trening przygotowawczy, czy może nie do końca i planujesz pociągnąć to, co już działało? Specjalny trening to nie, bo ja mam teczki na każdego finałowego gracza w Ekstraklasa Games, także wystarczy otworzyć i po prostu sobie przypomnieć. Natomiast na pewno finały będą gorące, na pewno gorące również będą baraż za pośrednictwem takich graczy jak David, który na jego nieszczęście odpadł na ostatniej linii mety, no ale również na jego nieszczęście w ostatnim meczu decydował się z aktualnym mistrzem sezonu zasadniczego. Tak więc, no ale każdy z grał na przestrzeni sezonu, to nie było tak, że te punkty dostało dzisiaj charytatywnie. Także na pewno nie będzie łatwo. Każdy, każdy ma przed sobą jeszcze bardzo długą drogę, a kto zwycięży na koniec, to zobaczymy. Jeśli żyjemy w symulacji, no to po prostu skończę drugi. Tak, Póki co moja kariera tak wygląda, że gdziekolwiek gram, gdziekolwiek jestem w formie, to po prostu kończę drugi, no nie da się inaczej. To ostatnie pytanie, Szymek. Przechodząc, bo powolutku będziemy przechodzić do tego meczu decydującego pomiędzy Simonem a Azą, gdzie to spotkanie będzie decydowało o tym, kto awansuje do baraży, o których wspomniałeś. Kto, Twoim zdaniem, z tej ósemki, która będzie się mierzyła, awansuje do fazy finałowej? Uuu. I możesz też powiedzieć, kto awansuje w najbliższy weekend, jeśli chodzi o fazę, fazę Open, jeśli kojarzysz, kto tam. Oj, wiesz co, no, so, nie chcę zbytnio dyskredytować fazy Open, ale niezbyt ogarniam chłopaszków, jeśli o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi o, o barażę, to pełno faworytem powinien być Dawidek. Jeśli chcę udowodnić, że mhm. dzisiaj to wyłącznie był tylko przypadek, no to powinien się po tych barażach, to nie powiem, że przyjechać, bo każdy ma tam wielkie umiejętności, ale po prostu powinien z nich awansować. Um, I wydaje mi się, że z drugiego miejsca, w cudzysłowie z drugiego miejsca, awansuje na główne finały bo 2 w tym sezonie, czyli Riptorek. To są gracze niemalże identyczni, te same głowy, tak? Za pośrednictwem też i klawów, że grają razem. Tak jak byłem powiedział na wywiadzie, to akurat jeszcze słyszałem, gdy gnieźnieńskie łącze nie wystrzeliło w kosmos, że właśnie wczoraj tam gdzieś był na Łączach. Tak więc no, przeanalizowalni również. To nie jest tak, że ja tylko analizuję. Oni też no, trochę tego doświadczenia w głowie mają, a jak już razem to zbiorą w całość, to już w ogóle powinienem zostać hmm. zmieciony, jeśli chodzi o podejście taktyczne. Na szczęście Atletico ko dzisiaj dowiózły cztery punkty i, i, i nie są mistrzami, ale mają awans. Albo Japonia. Znaczy Polska, a o, Fur jacy... o Furmanie zapomniałeś chyba, No O Furman jeszcze jest w barażach, o moim koledze zapomniałem. Właśnie zdziwiony jestem tutaj, Dawidek Riptorek, a no dobrze, dobrze, dobrze. Poddymione, poddymione. poddymione. Kasper, no Kasper wjechał do Hiszpanii, odciął się od internetu i zapomniałem, zobacz go, nie ma go trzy dni na Messengerze i myślałem, że już nie istnieje. Bartek w takiej sytuacji, kogo ty byś typował, jeśli chodzi o barażę? Furman Riptorek. No, okej. Okay. Okej, okay. no dymy, dymy. Panowie, bardzo Wam dziękuję za wywiad, gratulacje awansu na fazę finałową. A ja tutaj zostaję, jestem poganiany, żeby przejść do reklam, więc przenosimy się do segmentu sponsorowanego przez KFC 11 na 11, a potem lecimy z decydującym meczem Simon kontra Aza. Esportowych emocji z programem życzył sponsor właściciel sieci KFC. Be smart! Ogarnijmy to za mniej, ale jak? Be smart! Wjeżdżaj z ekipą do KFC i złapcie super zestaw Be smart i drugie frytki za złotówkę. Super opcja! Be smart i drugie frytki za złotówkę. Tylko w KFC! Próbuj legendarnych rozgrzewających serów w nowej odsłonie z serowym makaroni. Tylko w KFC. Esportowych emocji z programem życzy sponsor, właściciel sieci KFC. Te emocje mistrzowskie, nazwijmy je tak już za nami. Wiemy, kto w top 4, ale nie wiemy, kto w barażach. O tym przekonamy się za chwil kilka. To będzie starcie Bartka Dworzaka z Szymonem Bartkiewiczem, starcie Azes The Game Simonem, starcie Korony Kielce z Ze Stalą Mielec. A okazję te spotkanie będą mieli komentować Krzysztof Lenarczyk, znany jako Mister Kogito i Robert Disek Witam Państwa. Witam Ciebie, Krzysztofie, po krótkiej przerwie. Witamy, witamy, do streama zapraszamy. No i czekamy oczywiście na mecz Maliego Profesora z The Game Simonem. Pamiętamy jak na Ekstraklasa Games Cup został Ekstra klasa K właściwie, bo chyba tak nazywał się w pełni ten turniej. Ochrzczony był Bartosz Dworzak. No, ale też nie będzie to na pewno łatwe spotkanie dla malego profesora, szczególnie, że wydaje mi się nieco, że, że nieco bardziej zestresowany właśnie tą rywalizacją jest reprezentant Korony Kielce. Grają o wszystko. Tak naprawdę przegrany, hmm, przegrany zakończy hmm, ten sezon. To wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji, znajdzie się w barażach. Ten niuansek. kto awansuje, przy jakich wynikach doskonale znasz ty, bo tam wiem, że 3-0 i 3-0 to inaczej niż 2-1 i 1-2. Także Robert, analizę matematyczną zostawiam tobie, a ja już będę czekał na przejście do wirtualnej murawy. Poglądając szybko tak na tabelę ligową, to. No... Chłopaki mają identyczny bilans, jeśli chodzi o, o wygrane i przegrane spotkania. 13:5:8, 8, 13 wygranych, 5 remisów, 18 porażek. Natomiast lepszy bilans ma AZA. 99 strzelonych bramek i 108 straconych. The Game Simon 91 strzelonych, 114 straconych. Co w sytuacji, gdybyśmy mieli podział punktów, czyli po 3 albo 2 remisy, to wtedy awansuje prawdopodobnie AZA, bo te niuanse są tam bardzo. Bardzo techniczne. A my przenosimy się już na wirtualne boisko, bo chłopaki wystartowali, wystartowali i zobaczmy, jak to się prezentuje. Krzysztofie, oddaję Ci głos, przedstaw tutaj tych wojowników. Stroje czerwono-żółte, Kielce, a za stroje biało-niebieskie. To jest The Game Simon. Stal, mielec, i, i to właśnie ci, wojownicy, jak to nazwałeś, za chwilę zaczną te rywalizacje. O wielki bój o baraże, o 12 miejsce. No bo wiemy, jaka jest sytuacja z Jankiem Wojcikiem. On, z powodu decyzji wydawcy gry, nie może tego sezonu kontynuować w barażach wirtualnej Ekstraklasy. Jak wiemy, Ekstraklasa Games to licencjonowany rozgrywek FIFA w Polsce, więc organizator musiał uszanować decyzję EA Sports. A więc tak naprawdę gramy tu o miejsce numer 12, miejsce, które. No pozwoli wejść do Panteonu, najlepszych gracze tego sezonu i dla pewno dla jednego i drugiego jest to niezwykle ważne spotkanie i ważny mecz, no bo też tak jak mówię, LAN to zawsze LAN i wiele tu się może namieszać i zmienić. Teraz szansa dla The Game Simona i jego stali, ale też ten strzał wybroniony, a też chciałem pozwolić sobie odpowiedzieć na twoje pytanie, ale o tym może zaraz, bo widzimy The Game Simon i znów broni to Bartek Dworzak, że on tutaj tańczy tym Wandersarem przy pomocy prawej gałki analogowej. Świetna interwencja Wandersara. No niczym. E, ni, Wandersar niczym w meczu. Dejmiego z Davidkiem, No po raz kolejny tutaj e, Azie ratuje e, wynik spotkania. Zinola, teraz Aze jest już w polu karnym, Ginola bardzo ładnie obrócił się ruletką, ale The Game Simon odbiera tą piłkę i piłka prosto padła. Ronaldo Nazario sam na sam z Sergio Ramosem. Ronaldo Nazario, ależ to... Ale zobacz, też tutaj już znów przesunął Wandersara, co prawda na czerwonym strzelił The Game Simon. The Game Simon, który był rewelacją początku sezonu, no on się kręcił wokół top 4 tak naprawdę. Wszyscy się dziwili, jak to się dzieje, że gracz się stali Mielec ma aż tak wysoką formę. No później oczywiście parę kolejek bardzo złych, no ale gdzieś w tej końcówce wciąż masz osob znaleźć się w barażach. A co do baraży, no ty zadałeś Bajotowi i Błochowi pytanie, kto według nich w, będzie miał największe szanse w barażach no spore też i ciekawe analizy moim zdaniem, ale jeżeli mogę sobie pozwolić na e, antenie, na, a, na tak zwanym anteniu e, m, posłać jakąś predykcję to wydaje mi się, że będzie to Riptoryk i Miłosz, no miałem okazję oglądać Miłosza na kadrze m, m, grę naszego sympatycznego dinozaura z e, Ostrołęki, no to mam wrażenie, że Miłosz naprawdę jest w wysokiej fifowej formie no a Riptoryk po e, Zaciągnięciu, po skorzystaniu z treningu mentalnego, to jest zupełnie inny gracz niż na początku sezonu. Oczywiście nie skreślam Furmana, w końcu to Mistrz, będzie chciał obronić tytuł, ale gdzieś ta forma po e Champions League jest na niskim e, poziomie. Chociaż oczywiście, reset w Maladze w Hiszpanii e, może mu bardzo w tym wszystkim pomóc, w odzyskaniu dawnego blasku i tej legendarnej, już jeżeli chodzi o Furmana, i Bożej. Kiedy będziemy analizować sobie tabelę ligową, to będzie, będzie troszkę więcej czasu na tego typu rozkminianie, ale analizując tak, tak na szybko, no, ta ósemka, która awansowała do fazy barażowej, chociaż za chwilę, bo Ginola i Aza. Aza melduje się w tym momencie w fazie barażowej. Aza, 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 Aza Ginola, piękne uderzenie, bardzo składna akcja. Przyspieszenie w decydującym momencie, no i ten wypożyczony Żinola, który piastuje miejsce w każdym tak naprawdę składzie w PKł Polski Ekstraklasa Games daje Azie bramkę i daje Azie w tym momencie awans na baraże. Natomiast tak wracając do tej analizy na szybko, no, powiedzmy sobie szczerze, Dawidek, Bogys, Furman, Riptorek, Miłość, Polako, Panej i teraz Aza albo Simon, no każdy z tych zawodników ma to coś, co może dać mu awans do fazy finałowej, i tutaj. Nie ma co się rozwodzić na ten temat. A ja myślę, że jest o co się rozwodzić, e, bo to też jesteśmy na tych streamach, żeby gdzieś popuścić wodze fantazji i dyskusji na temat e, poziomu e, sceny w prof w Polsce, no, no widzimy! Tak jak ten mecz, scena pro jest jak ten mecz, dynamiczna, to się nigdy nie kończy. Trzy sytuacje, tak naprawdę Simona, no wydawało się, że ten mecz może być już zakończony. E, przesuwał się Aza, tańczył Wandersarem, a w zasadzie za jak wytrawny bokser, e, przeczekał, znalazł moment, dwa strzały, dwie akcje i mamy Dwa do zera w drugą stronę, a za chwilę może być trzy. No bo mali profesor tutaj no, spowodował na pewno szok na wirtualnej murawie w grze Szymona Bartkiewicza, który tak dobrze zaczął ten mecz, nie potrafił postawić tej kropki na tej, a teraz musi odrabiać aż dwie bramki. No co tutaj się wydarzyło, panie Robercie? Dwie sytuacje azy, dwie bardzo skuteczne, dwa bardzo skuteczne wykończenia. Natomiast mam wrażenie, że ten adwersari, jakby. Wandersar od Azy troszeczkę lepiej radził sobie w tych pojedynkach, ale teraz Simon, bardzo ładna próba, Nazario cały czas przy piłce, no ale Aza w tej defensywie, pamiętamy te spotkania, gdzie ta defensywa od Bartka Dworzaka nie była zbyt szczelna, to w tym momencie Aza tą piłkę odbiera. I radzi sobie co najmniej dobrze, jeśli chodzi o swoje poczynania w ostatniej linii obronnej. Teraz Ginola, 41 minuta. Zobaczmy, jak Aza będzie chciał rozegrać tą akcję, bo to wszystko wygląda co najmniej ciekawie. Będziesz drożny? Nie. Od piątego, Z piątego metra wznowi Simon. Cabdelia. Alowajrano. Chyba to będzie ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Zobaczymy, jak to rozegra stal mielec. Jajaturę do Ginoli. Czy będzie próba. No, moim zdaniem bardzo pochopne rozegranie Simona, bo tutaj strzelenie bramki na 3 do 0 przez Azę może zamknąć powolutku to spotkanie. A za taką sytuację będzie miał. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę tą 45 minutę, i to, że podczas tego fragmentu spotkania dzieją się różne rzeczy. Mbappe, Mbappe, Mbappe! 3 do zera. No Aza z coachem na uchu to jest zupełnie inny gracz niż Aza bez swojego trenera MRNA. Fantastycznie skuteczny, jeżeli chodzi o grę z przodu, Bartek Dworzak. No widziałem na czacie u. Puls Fajera na Watch party. pytania. No ale co tak właściwie Simon robi w obronie? To jest też pytanie, które trzeba sobie zadać, bo tych błędów, problemów z taką, z podjęciem decyzji, jeżeli chodzi o odbiór piłki, Simon ma bardzo dużo, ale też trzeba oddać Azie Cokieleckie. On wykorzystuje każdy błąd i każdą przestrzeń, którą dostaje w polu karnym. No zresztą widzieliśmy to przed paroma chwilami. Trzy strzały, trzy celne, trzy gole jest. Mali profesorem, ale jest duży w tym spotkaniu. Bartek Dworzak, i to jest świetny mecz gracza Korony Kielce. I też, no wydaje mi się, w kontekście rewanżu rozstrzygającej, jeżeli chodzi o awans do Baraże, ale jeszcze nie skreślajmy Simona, bo znam tego chłopaka. Grałem z nim niejednokrotnie w różnych turniejach. Wiem, że też potrafi włączyć ten wyższy bieg w ważnym dla siebie momencie. No i grać w taki eksplosywny sposób, gdy trzeba to robić. Zresztą widzieliśmy już ta choinka ustawiona i wszystko, albo nic w jego wykonaniu w drugiej połowie tego meczu. No, analizując tą sytuację przed meczem i wyciągając z tego wnioski, to jeśli tutaj The Game Simon przegra to spotkanie, szczególnie wynikiem 0-3, to Aza no, będzie miał autostradę, nawet nie tyle autostrady, co po prostu wsiądzie do TGV francuskiego i po prostu prawdopodobnie awansuje bezpośrednio do fazy barażowej, bo musiałby się wydarzyć... Istny roller coaster w meczu numer 2, żeby Aza stracił ten awans. Natomiast no 3-0 to jest wynik, który można jeszcze odrobić. Dopiero 55 minuta. No pierwsza bramka najlepiej dla Sejmona, oczywiście, jakby padła jak najszybciej, ale do tego jak widać, daleka, daleka droga. no Bo Aza cały czas w natarciu. 57 minuta, tutaj ciężko jeszcze. Wykrzesad z siebie resztki się w tym meczu numer jeden, tak naprawdę ważniejszy. Paradoksalnie może być ten mecz numer dwa dla. The Game Simona, tak zwane nowe otwarcie i mmm, próba zrobienia lepszego bilansu bramkowego, ale tą matematykę, to liczenie zostawiam adminom i tobie, no bo gdzieś zagłębiłeś się w te tajniki i onały tego, kto, gdzie, po co i jak. Natomiast te widzimy, a za też nie gra takich pochopnych ataków. No dzisiaj nieco przypomina nam w takiej skrupulatności, w takiej też celności i sposobie rozgrywania akcji Bartek Dworzek, nieco Bajota. Też widzę Bajota na czacie, jest ciekawe, jak się odnie się on sam zresztą napisał że czuje się jak widzę w 2021 roku zdobył awans do pierwszej ligi ale po przegranej ze zniczem pruszków u siebie kibice byli wkurzeni. Kibice Bejota raczej wkurzeni nie są. On sam też na pewno zadowolony z tego awansu do Baraży, bo to je, do finałów, przepraszam, bo to jest duża rzecz dla Bartka, że no, udało się sklasyfikować wśród czterech najlepszych graczy w Polsce, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą PKOBP Klasa Games Pro. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Szczególnie biorąc pod uwagę trudy tego sezonu i to, jak mocno była obsadzona cała faza zasadnicza. Więc tutaj jak najbardziej awans bezpośredni do fazy finałowej może cieszyć i teraz nie pozostaje nic innego. Jak tak naprawdę każdemu z tej czwórki zawodników pokazać tą swoją klasę na fazie finałowej i powalczyć o tytuł mistrza polski a no jest o co walczyć jest o co walczyć natomiast wracając do spotkania 70 minuta a za tak jak powiedziałeś Krzysztofie cały czas bardzo skrupulatnie rozgrywa tą akcję swoje akcje nie traci piłek w niepożądany sposób natomiast Simon no tak jakby był cieniem samego siebie z tych spotkań z poprzednich kolejek. Traci bardzo szybko, bardzo prosto te piłki, i nic nie wskazuje na to, żeby spotkanie się w jakikolwiek sposób odmieniło. No Może się jeszcze odmieni, tak naprawdę, no bo widzimy zmiany taktyczne, ale też. Mówiłem, że nieco bardziej zestresowany jest a za tym meczem, ale na Murawie to wygląda zupełnie odwrotnie, no bo sporo tych sytuacji miał Szymon Bartkiewicz na początku tego meczu, nie trafił żadnej z nich. Zresztą też ciekawi mnie też wniosek, który gdzieś wysnął Mazji na czacie, że Ciekawa była ta wysoka forma The Game Simona na początku sezonu. Czy to była kwestia jakiejś lepszej dyspozycji i lepszego grania na danym patchu, czy na przykład tego, że rywale nie dojechali w konkretnych pojazdach, to też poddaję dyskusji twojej opinii, Robercie. Myślę, że analizowanie tego, że przeciwnicy nie dojechali byłoby sporym nadużyciem szczególnie w kierunku The Game Simona, który tak naprawdę te punkty zdobywał z czołówką również tabeli ligowej. I to na pewno pokazuje, że Simon był w formie, Simon potrafi grać w tą FIFA. I Simon e, będzie się liczył. No, czy w tym sezonie, ciężko powiedzieć, bo wszystko wskazuje na to, że odpadnie z rozgrywek ligowych. Natomiast no, w kolejnych sezonach na pewno ma papier na to, żeby rywalizować z najlepszymi, rywalizować o największe. Największe tytuły. Natomiast no, patrzę, FIFA 23, może nie są tak spektakularne jak w poprzednich edycjach gry, one zmieniają dosłownie detale. Natomiast myślę, że tutaj też duże znaczenie mogło mieć połączenie, które wiemy, że FIFA 23 lubi płatać figle. Mane. Bellingham odbiera 80 minuta. No, Aza, jeszcze tak wracając do analizy Bartka Dworzaka, wspomniałeś, że Aza był bardziej zestresowany w tym spotkaniu. I wysnuwam taką tezę, że może właśnie ten stres powoduje, że Aza gra dużo lepiej, szczególnie w tej początkowej fazie swojej akcji i nie popełnia tyle prostych błędów. No widzimy nawet w tym momencie. Aza nie wybiega bocznymi obrońcami, nie wybiega środkowymi obrońcami. Aza wraca się napastnikiem, wraca się bocznym pomocnikiem. To zasada pięciu kroków, nawet na tak dużym poziomie, jak tutaj jest stosowana. I to powoduje, że Aza nie ma zbyt wielu luk w defensywie. Motywujący stres, tak zwany, jeżeli chodzi o Azę. Dobry, świetny mecz w wykonaniu korony i tego zawodnika. Zresztą to też wydaje mi się, jest nieco inaczej, jak gracz, który gra dla danego klubu, kibicuje mu od dziecka i też. Identyfikuje się z klubem, dla którego gra, niż gracz, który jest takim trochę najemnikiem, który trafia do klubu z przypadku, bo chce zagrać na wysokim poziomie, bo zjeździł pół Polski i w zasadzie gdzieś go nie chcieli, gdzieś go chcieli, ostatecznie trafia do tego, a nie innego. Klubu, no ale o tym zaraz, bo teraz widzę właśnie wrzucił The game. Simon wyższy bieg trafił nie na kontakt jeszcze, bo na, 3 do, na 1 do 3. Mógł trafić na 3 do 2, no ale teraz kontra Azy. to może zamknąć mecz. Mbappe Wander, Sar. Taj, te bol role 23. No nie, no, nie, nie działają prangowane. na bramkarza, nie działają tak. na bramkarza zdecydowanie. No i każdy kto ma ten nawyk gdzieś pamięć mięśniową na to, by prawą gałką analogową robić ball rolla tuż przed bramkarzem FIFA 23 bardzo często się na tym ruchu zawodzi. Znacznie lepiej robić fake shota z L2 albo po prostu fake shota, no bo to bramkarza jest w stanie zmylić praktycznie zawsze, a ball roll no rzadko kiedy. No widzimy jeszcze na podglądzie statystyki tego spotkania. 6 strzałów The Game Simona do 3 strzałów Azy. A zastrzelił 3 bramki. No i tak spoglądając na tabelę ligową, to tak naprawdę The Game Simon musiałby wygrać tutaj jakąś różnicą 6 bramek, jeśli nie więcej. Więc no będzie ciężko, będzie na pewno ciężko, ale kto wie? FIFA 23 nie takie rzeczy widziała, FIFA 23 nie takie rzeczy dopuszczała do, e, do rzeczywistości, tak naprawdę. Więc wszystko się może wydarzyć i na pewno kibicujemy, żeby to spotkanie było bardziej emocjonujące, bo Azano rozegrał pierwszy mecz w sposób bardzo, ale to bardzo dobry. No tak, teraz to jeszcze taka przewaga psychologiczna jest po stronie AZ, że wygrał, że wygrał wysoko, bo niełatwo, to nie był łatwy mecz, jeżeli chodzi o spotkanie z The Simonem. Natomiast mając w pamięci w tej świadomości że przed chwilą wygrało się wygrało się dwoma bramkami 3 do 1 to jest podejście do rywalizacji znacznie in, zupełnie inne niż wtedy gdy do spotkania podchodzi się z czystą kartą ze świadomością że trzeba dać z siebie 100% delikatne problemy jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten mecz, ale już widzimy, jesteśmy na wirtualnej murawie, no i czekamy, no i zaczynamy. Jeżeli chodzi o ten mecz finalny tego sezonu, fazy zasadniczej, mecz ostatni, mecz pomiędzy Koroną a Stalą. Mecz, który rozstrzygnie, który z tych chłopaków znajdzie się w barażach, chociaż oczywiście ta droga jest dużo dalsza ta, ta Game Simona, jest wyboista. Nie jest to słona różami, a jeżeli już, to te róże mają bardzo bolące i ostre kolce, no ale... I jeszcze wszystko tutaj się może wydarzyć. Ten wynik gargantuiczny. Ogromna różnica bramek może sprawić, że The Game Simon jeszcze to wszystko wyrwie, ale na razie piłka po stronie korony. Korona, jeżeli zagra mecz defensywny, jeżeli Aza tutaj tego nie wypuści, to będzie reprezentantowi Stalin Mielec niezwykle trudno jeszcze tutaj wrócić do rywalizacji. Bellingham do Ramosa. No pięknie to, Krzysztof, przeanalizowałeś bardzo skrupulatnie doszedłeś do wniosków, które tak naprawdę są niezwykle celne, cenne i celne jednocześnie. Natomiast no dziewiąta minuta spotkania Simon, musi tutaj rozpocząć jakąś ekwilibrystyczną formę strzelania bramek, bardzo skuteczną jednocześnie, bo tych bramek musi na pewno nastukać dużo, dużo, dużo więcej, aniżeli w meczu numer jeden. Na no to za nas Jarek RDK Radio, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Według jego wyliczeń, trzy, yy, bram, różnica trzech bramek sprawia, że The Game Simon jeszcze znajdzie się w barażach wirtualnej ekstraklasy, a więc nie jest to tak duże, jakby się mogło wydawać. Natomiast tutaj każdy gol, azy, każde trafienie może całkowicie zmienić te wszystkie wyliczenia pytacie też czy nie liczy się pojedynek bezpośredni no oczywiście się liczy no ale gdyby, gdyby wygrał trzema bramkami The Game Simon to właśnie ta różnica bramek byłaby korzystna dla niego o jeden w tej rywalizacji Ach, no tak, faktycznie, bo ja, ja cały czas poglądałem na bilans bramkowy w tabeli ligowej, i tak liczyłem te 99 strzelonych 91. Natomiast faktycznie liczy się bezpośredni bilans bramkowy w tym spotkaniu, więc Jarek tutaj stuprocentowa racja i yy, pardon, że tak powiem, bo po francusku mój błąd, bo cały czas gdzieś miałem w głowie coś innego. ja turre, no i Bramka. Wandersar tutaj niczym Wandersar-Seimona w tym pierwszym spotkaniu między nogami puszcza Bramkę. I ten mecz dzięki temu nabiera dużo większych emocji, bo tutaj się wszystko jeszcze może wydarzyć. Oj, tak, oj, tak. To to jeszcze mogą być dymy. Tak zwane, jeżeli chodzi o. Ten mecz, no dopiero 20 minuta i mamy pierwszą bramkę, no ale tak jak mówisz, tutaj troszeczkę jest jak z taką konserwą, którą chcemy skonsumować w... Letni dzień nad jeziorem. Ona nam pachnie, ona nam smakuje na samą myśl, ale tutaj tych bramek musiałoby być jeszcze więcej, żebyśmy tę konserwę sobie otworzyli. To no, długa dosyć analogia, no ale wszystko jest to zrozumiałe. Chcemy po prostu tutaj emocji na murawie wirtualnej. Chcemy, by ten metr dostarczył nam jeszcze jakichś pozytywnych bodźców w końcówce tego sezonu zasadniczego. A na razie Aza wyrównuje stan spotkania numer dwa. No i mamy jeden do jednego. Kapitalne zejście na lewą nogę do Nazario i strzał w kierunku dalszego słupka siłowy. Wielki Nazario w tej akcji był. Wielki też jest ten nasz mali profesor. Mamy jeden do jednego, Robercie. Jinola, 28. Minuta, zobaczmy, co Simon zaprezentuje w tej kolejnej akcji. W tym momencie kick -off stracony. Ramos odzyskuje piłkę, Ramos wybija do Ramosa. Ale takie wybicie na, na kontra-typowe, bo Ramos no, musi wygrać pojedynek główkowy z Nazario. Mbappe, 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 co się tutaj wydarzy? No, duży błąd Simona, mam wrażenie. To można było dużo lepiej wykorzystać. A za zbyt szybko się przesunął tym bramkarzem. Tam odpowiednie tempo strzelając po krótkim. Słupku to powinien być gol, no ale Aza w tym momencie w natarciu. kilią Mbappe bawi się Mbappe sztuczkami technicznymi. No Mbappe odpadł już z ligi mistrzów, więc może teraz nie odpadnie. No, na pewno nie odpadnie z ekstra klasa games, bo Mbappe tak naprawdę będzie grał w każdym spotkaniu, które będziemy mieli okazję oglądać. 34 minuta Walker. Jeszcze odpowiadając na tą Twoją dyskusję a propos tego, co się liczy, jak w tabeli, to tak jak wspomniałem, najpierw liczy się ten bilans bezpośredni, meczowo, bramkowy także i dopiero kolejnym elementem w kolei jest ogólny bilans bramek w Całościowy w tabeli, który tak skrupulatnie starałeś się policzyć, wow. ale na siebie liczy Szymon The Game, Simon Bartkiewicz. No, pobawił się teraz Ronaldo Nazario. Na razie Nazario: show, jeżeli chodzi o jedną i drugą drużynę, i mamy dwa do jednego. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy, tak wracając do naszych wywodów o o OPI przed, przed tymi spotkaniami. 40 minuta, Mbappe wchodzi w pole karne, no ale Saliba odbiera tą piłkę i zobaczmy w jaki sposób rozegra to Simon. Myślę, że w kontekście całego tego dwóch może mieć do siebie pretensję, że straciłaś trzy bramki, bo w tym momencie, kiedy bierzemy pod uwagę, że liczy się również bilans bramkowy tego dwóch to to ryzyko Simona w tym pierwszym spotkaniu może nie do końca było odpowiednie. No, przekonamy się już za chwilę. Ale za chwilę Ginolo. może być 3 do 1 dla The Game Simona, to będzie oznaczać tak naprawdę remis w rywalizacji pomiędzy tymi graczami. A więc dymy tutaj trwają. Tu się wszystko jeszcze może wydarzyć. No, ale. Ale, ale nie trafił w tej sytuacji. No i ma jeszcze 45 wirtualnych minut, 6 minut na to, by udowodnić się swoją wartość. No mówiliśmy o tym, to jest mecz o być albo nie być. Jeżeli chodzi o ten sezon wirtualnej ekstraklasy, dla jednego z nich to jest przedłużenie tej pięknej przygody. To jest mecz, który sprawi, że pojawi się jeden z nich na LANie w Warszawie, by pokazać swoje umiejętności i udowodnić swoją wartość, jak już mówiłem, ale też LAN to co innego niż online. To jest zupełnie inne granie. Tam naprawdę wszystko się może wydarzyć. Stąd też walka do samego końca o to, by ta piękna historia, ta piękna przygoda rywalizacji w wirtualnej ekstraklasie trwała do samego końca, no bo podejrzewam, że gdy awansuje się już na baraże, to kolejnym celem jest oczywiście wyjście z tych baraży i znalezienie się w wielkich finałach całego sezonu. Tak, jeszcze wracając do tej analizy tych bramek, i co się liczy, w jakiej sytuacji, chociaż o tym za chwilę, bo Bejl, słupek, ależ akcja Simona. No, wiele niewykorzystanych sytuacji, to przypomniał mi się Mikołaj Urfali Monka w poprzednim sezonie, gdzie miał za zadanie wytłumaczyć, właśnie co się liczy w kontekście jakiej sytuacji w tabeli, i Mikołaj to tłumaczył dosłownie 10 minut, zaplątał, zaplątał każdą wypowiedź, i nikt nie wiedział, co się dzieje. No, jakby za dużo ten Simon chciał w decydującym momencie rozegrać tę te, akcję, jakby brakuje tej pewności w wykończeniu, brakuje tych, tego precyzyjnego wykończenia, brakuje odpowiedniej decyzji. I zobaczymy, no zostało jeszcze ponad 30 minut spotkania i wydarzyć się może wszystko. Godzina późna, ale tutaj mi się jeszcze nie chcą spać, patrząc na ten mecz. 56. minuta czasu gry. Jak Simon trafi, będzie remis. Czyli ta sytuacja, o której mówiłem, że będzie liczył się ogólny bilans bramek. Zresztą też widzę, że przytoczył to Jarek na czacie. Wtedy górą będzie Aza. No tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć, ale Aza nie chce zostawiać tego bilansowi bramek z tabeli całych rozgrywek. On tutaj doprowadza do wyrównania. No i ten mecz robi się jeszcze ciekawszy, jeżeli chodzi o to sytuację. Tutaj trafi po raz y, mm, kolejny do bramki rywala. W takiej sytuacji Simonowi dalej wystarczą dwie bramki do awansu, Mbappe, Mbappe, 3 do 2 i w tym momencie, bo jeśli, Az, y, jeśli Simon będzie miał y, 4 do 2, to będzie miał 5 strzelonych bramek, Aza będzie miał strzelonych bramek 4, dobrze to liczę? Nie, będzie miał 5 i też A, będzie tak, remis. Nie, nie, źle, źle, nieważne. <śled> Oj, Robert, 15 po północy mamy, proszę Państwa. Musicie to wybaczyć naszemu sympatycznemu Liskowi. No, ale no, jeszcze, no. jeszcze, zobacz, jeszcze wow. jedna sytuacja, o której mówiłeś: 4 do 2. The Game Simon, ależ to jest roller coaster, ależ to jest jazda wspinaczka bez zabezpieczeń. No, to jest po prostu zabawa najwyższych możliwych lotów. No, i za chwilę na Naprawdę wszystko się może wydarzyć, no bo jeden, jeszcze jeden gol, jeszcze jedno trafienie Szymona Bartkiewicza sprawia, że Azy w barażach Ekstra klasy Gains Pro. Nie zobaczyły, no ależ ten mecz ma odbiedne oblicza. Tutaj co chwilę zmieniamy stanie na temat tego, kto awansuje, kto jest w lepszej sytuacji. No, wydawało się, że wszystko jest po stronie Azy. On przecież wygrał ten pierwszy mecz, ale chyba też ta świadomość nieco go przytłoczyła. No, ale też widzimy, Aza ciągle atakuje, Aza ciągle z szansą, ale teraz dobra interwencja, chociaż nie, bo tutaj z faulem Sergio Ramos. 67 minuta. Ronaldo Nazario do Al O'Hairana. Al owairan ależ próba krótkiego rozegrania, krótkiej klepki. Natomiast piłkę przejmuje Simon. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Mbappe. 70 minuta. Ruth Hulit. Ruth Hulit. Simon zaczyna przyspieszać tą akcję. Natomiast nie ma do kogo zagrać. Al owairan Al Będzie próba podania do Baila Al owairan no, to wszystko jest jak na żyletki, duże błędy Azy w, na własnej połowie, te próby wyprowadzenia piłki, bardzo, bardzo ciężkie, jeszcze nie koniec akcji, Żinola, Żinola, bę! I Simon to robi, jak to się dzieje, jak Aza to wypuścił, ależ teraz musi być zły! Z własnego zachowania w polu karnym, no tutaj miał szansę trzy razy wybić tę piłkę Bartek Dworzak, a jednak Bale trafia do jego bramki. No a to jest odwrócenie losów tego dwóch meczów, to jest wielki The Game Simon, ale my tu azę nie skreślajmy, my tutaj zakładamy, że jeszcze trafienie Koroniarza możemy zobaczyć. No, zdecydowanie, zdecydowanie tak, szczególnie, że Aza w pierwszym spotkaniu pokazał naprawdę kawał dobrego wirtualnego futbolu. 74 minuta. Jajature. Natomiast no wracając do tej akcji. Błędy, błędy, błędy po stronie Bartka Dworzaka i tak naprawdę może być zły na samego siebie. Bartek, Aza Dworzak. Teraz Simon będzie wyprowadzał kolejną akcję. Hulit do Alowajana. Cup de via. Piłkę odbiera Aza. Natomiast no cały czas widzimy Simon, ta trójka z tyłu. Eee, bardzo ofensywne nastawienie. No każda strata w, na, w środkowej części boiska będzie wiązała się z tym, że Aza będzie miał przewagę w ataku. Bale do Al O'Bairana. do Bale'a, Bail, wycofanie do Cab de v. No i teraz Simon może troszeczkę próbować kraść cenne sekundy. Dawid Ginola do Nazario, Nazario do Alowajrana. ale ależ poklepał. Mbappe, Mbappe. Blisko położył tu karnego natomiast, no a załzyskuje piłkę. Jeszcze ma e, tych 9 wirtualnych minut, no może teraz Nazario chciał faulować The Game Simon, minął się sypiłką, ale fatalnie to zagrał Bartek Dworzak, wbiegał Mbappe do środka pola karnego, ale on pospieszył się z tym podaniem, zdecydowanie reprezentant Korony no i teraz będzie musiał bronić też na pewno nie o to łatwo tej piłki Szymon Bartkiewicz, no 84, 85 już minuta czasu gry zacznie grać tak zwanego ta ostatnią akcję, no te emocje się tutaj podkręcają, no będzie musiał e, tutaj The Game Simon popełnić błąd, jeżeli o, ZA ma wrócić do tego meczu, no i teraz chyba popełnia, za wcześnie oddany ten strzał, chociaż mógł zamknąć tę rywalizację The Game Simon no, i jeszcze Aza ma szansę, by wrócić do baraży, by wrócić do swoich marzeń i snów. Może teraz rusza Capdevilla. Tutaj lewą stroną jest Messi, próbuje czarować Aza z błędem, ale jeszcze Lucius przechwytem i Mbappe, ale źle. Błędy, błędy, błędy Azy. Ale też wiele z zawodników tutaj wysoko ustawionych. I jeszcze raz Saliba tutaj ratuje the game Simona. W najważniejszym momencie tego meczu, on to już... jest. jestem. On. A zanim trzymada w rensingu drugiego zawodnika z tego, co widać, więc. Oj, oj oj, 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 oj! Oj, 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 oj. ale się podziało w tej rywalizacji. No myślę, że... Najstarszym górolem się nie śniło, że to będzie tak emocjonujący mecz, że to będzie tak emocjonujące spotkanie przed startem spotkania, przed startem tego meczu pomiędzy Azą a The Game Simonem, przed meczem rozstrzygającym pomiędzy Koroną Kielce a Stalą Mielec. Z tego co słyszę, nie słychać Roberta, więc wow. muszę poprowadzić ten segment. O, Wrócił nam z, z tunelu, wyjechał jak pociąg TGW z wyłączonym światłem. Robert Lisek Hadeliszka, jesteś z powrotem, a więc coś mówiłeś o analizie. Robert oddaje głos, no, ale to był troll. Niesamowity throw, troł życia. Myślę, że dla Bartka Dworzaka to jest takie wspomnienie, które będzie w nim siedziało do końca życia, bo wypuścił, sam sobie wypuścił w zasadzie awans, który tak, w tak piękny sposób wywalczył w meczu numer jeden. U mnie jeszcze duchy w tle, także ta historia się nigdy nie kończy. No, czekamy czekamy na, na Simona, który wejdzie i będziemy mogli przejść do wywiadów. Natomiast to, jak wiele emocji tutaj obaj panowie nam dostarczyli w ten ostatni dzień, ostatnią kolejkę ligową PKO Bank Polski Ekstra Games, to naprawdę wielkie, wielkie, wielki podziw i no, podziw także dla Azy, który dostarczył te, te, te emocje, bo chcieliśmy więcej emocji w tym drugim spotkaniu, no Aza ja tych emocji dostarczył. Tak, ja widzę, że tabela jest zaktualizowana, ale to nie jest prawda, co ja widzę w tej tabeli. Więc ja, ja też nie chcę się odnosić do tego, co widzę na esl u No bo wedle wszystkich wyliczeń matematycznych to The Game Simon zdobył awans na barażę. Eee, jeszcze raz, eee, czy będziemy mieli tabelę. Będziemy mieli ta tabelę, okay. więc może przenieśmy się do. Do, do zawodników. A Robert, oddaję ci głos, bo o tabeli jeszcze będziemy gadać, myślę, godzinami dzisiaj. Tak, tak, tak. Panowie, panowie, gratulacje, świetnego spotkania, jeśli chodzi o emocje, ale zacznijmy od, od Azy. Aza, Aza, co ty narobiłeś, człowieku? Nie, no. Bo, bo mnie... Pytań, ja nie muszę zadawać pytań. Nie dobiła bramka ducham, na 3-1 w sumie w pierwszym meczu, bo założyłem sobie, żeby już dowieść tą bramkową przewagę. A gdzieś tam głupio, chyba z tego co pamiętam, jakoś wybiłem piłkę i, i mi strzelił jeszcze w końcówce. Na no, drugi mecz to już, to już później stres i posypało się. Natomiast pierwsze spotkanie rozegrałeś. Prawie, że idealnie. Zero strat na własnej połowie, o czym z Krzysztofem rozmawialiśmy, biorąc pod uwagę Twoje poprzednie spotkania i ja miałem taką, taką teorię, że ten stres, który na początku tego, tego spotkania na pewno Tobie towarzyszył, był duży i on Tobie towarzyszył przez całe to pierwsze spotkanie i on działał cuda w Twoim przypadku, natomiast w drugim meczu już tego stresu nie było. czy Pytanie do Ciebie, czy w drugim meczu Poczułeś już luz, poczułeś już, że możesz zagrać starego Azę i, i, i zagrać sobie swoją piłeczkę? Czy może jednak nie do końca? Za bardzo Byłeś pewna awansu drugim za, meczu? Nie, za bardzo nastawiłem się, żeby trzymać tą, tą przewagę bramkową. A, a mi lepiej wychodzi w sumie, jak cały czas atakuje. I tutaj bez sensu była taka grawa powoli na czas i, i oddawałem mu piłki po prostu co chwilę. To jest, to jest niesamowite, to jest niesamowite Bartek, natomiast no, biorąc pod uwagę całą, całą, część sezonu, to myślę, że to nie twoje ostatnie słowo w rozgrywkach PKO Bank Polski, jak na klasa Games, to znaczy w tym sezonie, no chcąc nie chcąc ostatnie, natomiast myślę, że twoja postawa może tutaj budzić szacunek, urwałeś punkty wielu, wielu zawodnikom i tak naprawdę no, jedna bramka dzieliła cię od awansu na wielkie finały. Jeszcze wrócimy do ciebie natomiast. Simon, gratulacje awansu. Dziękuję. Do marażowej. I moje jedno pytanie: jakie były twoje emocje w tych ostatnich minutach pierwszego spotkania? Bo widzieliśmy, że tam już prawie wszystko postawiłeś na jedną kartę i każda bramka stracona mogłaby no, wiele nabieszać. Wiedziałem, że w pierwszym meczu, jeśli uda mi się jakąś chociaż jedną bramkę szczelić, to Aza może zwątpi chociaż trochę? Nie wiem, czy tak wyszło u psychiki Azy, faktycznie. Ale takie było podejście do meczu, że trzeba pomału odrabiać. W końcu fart pójdzie na moją stronę, że tak powiem. I będę był w stanie to wyrównać, a później można nawet wygrać. Natomiast, czy wszystko postawiłeś na jedną kartę już w tych ostatnich minutach? Full offense to był, czy jeszcze tam miałeś jakieś zapasy? Yy, tak, dałem full offense, wpuściłem Bela, Dałem Bocznych obrońców jako wahadłowych, żeby ona się do ataku, bo stwierdziłem, że końcówka meczu. Więc kondycja u też pewnie nie będzie najlepsza, więc będzie można się jakoś oderwać, przejść obrońców i strzelić bola nawet do pustej bramki. No i ta jedna bramka odegrała kluczową rolę. Wielkie, wielkie gratulacje Simon, natomiast pytanie, bo podejrzewam, że emocje tobie towarzyszą jeszcze, jeszcze bardzo duże, natomiast te baraże tak naprawdę są za... Niecałe, no za dwa tygodnie, tak naprawdę. I pytanie, jak, jakie plany na przygotowania do tak ważnego eventu, gdzie będziesz się mierzył naprawdę z czołowymi zawodnikami w naszym kraju? Ja powiem tak, że to, co miałem zrobić, to co sobie dałem przed sezonem, czyli awansować z nami do tych barażów, to zrobiłem. Więc teraz co będzie, to będzie. Uważam, że miałem dużo kolejek z naprawdę bardzo dobrymi graczami, takimi jak Bayard, Furman, że zdobywałem punkty, urywałem im te punkty, więc. Jestem w stanie też tam powalczyć, a co będzie, to będzie. Najważniejsze, że to, co chciałem zrobić przed sezonem, już zrobiłem. No tak naprawdę miejsce w tak zaciętej lidze, miejsce w czołowej dwunaste to już jest duże osiągnięcie. Natomiast Krzysiek z, z, postawił jakąś tezę, że ty początek sezonu miałeś bardzo dobry, później ta sinusoida delikatnie się delikatnie zeszła w dół i, i ta forma twoja była już na nieco niższym poziomie. Jakie analiz Pewnie analizowałeś to w jakiś sposób? Czy znasz powody, które mógłbyś nam tutaj podać, dlaczego tak się wydarzyło? Czy może jednak to nie wiadomo? Uważam osobiście, że to jest to, co mówiłem podczas ostatniego wywiadu. Po pewnej, po pewnej kwalifikacji pojawił się delay. Niestety, ja na delay nie potrafię sobie radzić, więc od razu psychika idzie bardzo w dół, bardzo w dół. No i każda stracona bramka to były już nerwy, z denerwowanie trzeba coś, żeby wyrównać, trzeba coś, żeby wygrać. No i często właśnie się kończyło tak, że w końcówce meczu traciłem bramkę, traciłem tam zwycięstwo, traciłem tam remis, punkty tam potraciłem no i skończyło się tak, że tak naprawdę do ostatniej minuty meczu walczyłem z Azą o awans do tego najlepszej Czyli podsumowując i dedukując w jakiś sposób twoją wypowiedź, na turnieju lanowym powinieneś być w swojej najlepszej dyspozycji, no bo prawdopodobnie w studiu tego delayu i to połączenie powinno być Przynajmniej teoretycznie na wysokim poziomie. Uważam, że może nie że najlepszej formie, ale będą najbardziej równe warunki dla wszystkich. I faktycznie tam będzie wygrywać ten, co jest w tym momencie najlepsze. Powodzenia w takim razie, Simon, życzymy Ci na barachach. I ostatnie pytanie jeszcze do Azy, tak wracając. Aza, czy jakieś przemyślenia tutaj masz po tym spotkaniu już na po kilka, kilka minut, gdzie mogłeś odpocząć i ochłonąć? Nie, no teraz to wiadomo, że szkoda jest tego, tych bramek wszystkich, nie? Nawet nie chce mi się w sumie. Okej, okay, to nie będę cię męczyła za. Gratulacje panowie obaj. Bardzo fajnego spotkania. No, oczywiście w przypadku Azy bardzo smutnego, ale powodzenia w kolejnych spotkaniach. My wracamy do potężnego misteria Kogito. No, krzyku, widzę, że uśmiech na twarzy ci nie schodzi, więc pytanie: jakie wnioski po tym wywiadzie? Poczytałem sobie trochę czaty, szeroko pojęte, w tak zwanym skrócie, stąd też uśmiech na mojej twarzy, bo było sporo takich głupot, ciekawostek można było przeczytać. Pozdrawiam oczywiście wszystkich oglądających. Jeżeli chodzi o Azę, no ja się nie dziwię jego też frustracji, bo to było po prostu widać po jego reakcji i jego twarzy. Wydaje mi się też, Czego nie przyznał Aza, że chyba nie do końca był świadomy w jakim jest momencie, sytuacji pod koniec tego meczu. Dlaczego, dlaczego nie, nie wziął pauzy, nie nastawił się na bardziej ofensywne wgranie w końcówce tego meczu numer dwa? Bo tak naprawdę, jedna bramka mogło. Mogła zadecydować. No tutaj też powraca kwestia coachingu, że Aza jednak grał bez MRN bo MRN nie coachował Azy w tym spotkaniu, tak jak błędnie powiedziałem, za co bardzo przepraszam. Być może to też miało wpływ na tę rywalizację. Natomiast chciałem powiedzieć też jeden swój wniosek. U The Game Simona już łóżeczko puścielone po wykonanej robocie. Oj, jakże wygodnie na tej kołderce będzie mu się dzisiaj spało. Natomiast no nie zapominajmy, że Aza pierwsze spotkanie zagrał naprawdę bardzo dobre i tutaj tych błędów własnych praktycznie nie było w ogóle. I no gdyby nie stracił tej jednej bramki, a wręcz gdyby podwyższył wynik prowadzenia, to, to spotkanie numer dwa mogłoby zdecydowanie inaczej się potoczyć. To były największe dymy, jakie widziałem moim zdaniem w historii tego sezonu. To znaczy to były. To było tak zaskakujące rozwiązanie. Tak ja zaskakujące. Powiem tak. Ja mam taki wniosek jeden, że Aza zrobił Azę. Biorąc pod uwagę całą kształt tego sezonu, ja cały czas mam w pamięci spotkanie Azy z Miłoszem, gdzie obaj panowie mieli po prostu gdzieś defensywę i obaj panowie tylko i wyłącznie ofensywa. Na MRN też sugeruje, że, że może miał taktykę na, na dojazd, ustawiono z wysokim pressingiem i dlatego nie brał pauzy, ale ja mam na przykład zwyczaj, że w trudnym momencie. Eee, wrzucam pauzę, żeby też złapać jakiś taki świeży oddech i, i, i taką czystość umysłu w trudnym momencie, no nie wiem eee, ja bym pauzę wziął, Aza akurat się na to nie zdecydował i też no był taki moment, że The Game Simon też postanowił zagrać atak, chciał zamknąć ten mecz strzałem, trafił niecelnie strzelił obok, dał szansę Azie na to, żeby jeszcze wyprowadzić atak, a za de facto z tego ataku nie nie zrobił nic i, i też no wydaje mi się, że to było dla niego trudne spotkanie pod takim znaczeniem mentalnym. Mówi się o tym zresztą, że FIFA to gra umysłów. Mimo wszystko mu bliżej do szachów dziewięciowymiarowych niż do czegokolwiek innego. Jasne, to tylko piłka nożna, to tylko FIFA, są wylewy, randomizacje i tak dalej, ale jednak schematy i opanowanie własnego własnych demonów, kłopotów w głowie, to jest klucz do sukcesu wielu prograczy. I chyba na przestrzeni tych wszystkich transmisji i tych wszystkich streamów widzieliśmy, kto to ma w Polsce, a kto tego nie ma, bo nawet jeżeli mamy tak fantastycznego gracza, jakim jest Dawidek i, i to widać po nim, że no, nikt w Polsce w ataku nie gra tak jak Dawid Kamasiński, tak szybko do przodu i, i potrafi zaskoczyć swojego rywala, to jednak w tych najważniejszych momentach Dawidowi zawsze czegoś brakuje. Dzisiaj za było tak samo. Wydaje się, że miał przewagę psychiczną po tym meczu numer jeden, że on tutaj Game gamesemu jakoś złapał. No finalnie okazało się, że ten wróblek z garści jakoś się wymknął i potrafił jeszcze skrzydełkami pomachać, zabierając w tym samym mazie miejsce w barażach. I z mojego punktu widzenia, to jest chyba też taki. Wniosek, taki kierunek, w którym powinni iść sportowcy w kraju, też patrząc po tym, jak poszła w górę forma kamila riptorka Soszyńskiego, że powinni bardziej poświęcić czas treningowi własnej mentalności, własnego umysłu, a jednak nieco mniej na masterowaniu niektórych schematów, bo wydaje mi się, że jeżeli pozna się. Schematy, tak jak Bejot, chociażby mówił, oglądając prograczy i wyciągając z tego wnioski, to później można je stosować. I też nie jest to istotne, by zagrać tyle czy tyle meczów, ale jednak mieć do nich odpowiednie nastawienie. Długi ten wywód, ale chyba celny, prawda? Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Myślę, że to i, i jedna kwestia, którą powiedziałeś, czyli trening mentalny, no, odgrywa kolosalne znaczenie i to nie tylko we sporcie, ale także w tym sporcie prawdziwym i też przechodząc na takie realne sfery życia, to ten trening mentalny przełoży się pewnie na wiele, wiele innych aspektów. Natomiast myślę, że to torowanie umysłu i to o czym powiedział Bejot, że spoglądając na to, w jaki sposób grają najlepsi, jak budują te swoje akcje, jak budują... Akcje ofensywne, to później dużo łatwiej nam jest przypomnieć to sobie podczas naszego spotkania i dużo łatwiej jest te akcje w jaki sposób naśladować. My czekamy cały czas na tabelę ligową, bo za chwilkę będzie ona zaktualizowana. Mamy także pytanie na czacie: i kto wygrał Błachu czy Bejot? Tabelę za chwilkę będziemy widzieć, natomiast spotkanie Błacha z Bejotem zakończyło się zwycięstwem Błacha. I remisem, więc cztery punkty dla bocha remis, jeden punkt dla, dla BeJota, natomiast bardzo ważne. Muszę się jeszcze odnieść do czatu. Benas napisał, że ja mam psychę ze stali. No właśnie, problem jest taki, że ja nigdy tej psychy nie miałem do grania i dlatego nigdy nie ugrałem nic więcej. Stąd też całkowicie zmieniłem swoje role w polskim sporcie. W, w, w cudzysłowie, no bo też nie wiem, czy to jest. Tak duże środowisko, żeby esportem je nazywać, no ale jednak jestem idealnym przykładem, że nawet jeżeli jesteś, jeżeli jesteś dobry, to bez psychy daleko nie dojedziesz. Ja tej psychy nigdy nie miałem, stąd też jest jak jest. Więc nie wiem, co ja bym zrobił na miejscu Azy czy Dawidka. Pewnie bym postąpił jeszcze gorzej i dostał 0,7, ale to tylko potwierdza moją teorię, że głowa jest ważniejsza od samego grania na wirtualnej murawie. No a teraz już ten krem dla krem i deser dzisiejszej transmisji, czyli analiza tabeli. No i mistrz sezonu zasadniczego, reprezentant Rakowa Częstochowa, Damian Dejmi Augustyniak, 91 punktów, 28 zwycięstw, 7 remisów i zaledwie 3 porażki. No forma mutant i to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Fenomenalna dyspozycja Damiana Augustyniaka na przestrzeni całego sezonu. Za nim Szymon Błachu, Błachowiak, który e, zdobył punktów 80. E, następnie Zalewski, punktów 76. No i ostatnie miejsce z tego, tego miejsca, z tej fazy, która daje awans bezpośredni na finały. Bartusz Bejod Jakubowski, reprezentant Widzewa Łódź, 73 punkty. Fakt jest jeden. mi mistrzem sezonu zasadniczego wirtualnej ekstraklasy. I chciałbym zobaczyć jeszcze raz te tabele, bo to jest ważne, więc prosimy naszego realizatora o jeszcze raz przejście na tabelę. To górną część właściwie tabeli, czyli Raków, Częstochowa, Pogon, Szczecin, Lechia, Gdańsk i Widzew, Łódź. To są te kluby, które są już w finałach. Damian Dejmi, Augustyniak, Szymon Błachu, Błachowiak, Maksymilian Zalewski, Bartosz Jakubowski. Co ciekawe... Hmm... Бог. Dinozaurów, dwóch wyjadaczy, można by tak powiedzieć. Jeden wyjadać sceny międzynarodowej, wyjadać sceny zagranicznej, czyli Damian najmiał augostynia który przewinął się przez Romę, przez Wind przez Tundrę, przez Mistrzostwo Anglii. On radzi sobie w wirtualnej ekstraklasie znakomicie. Do tego wicemistrz Polski, czyli Włachu. Te trzecie miejsce z zeszłego sezonu, czyli Max Zalewski. No i Bejot. Głodny sukces. Na polskiej scenie Bejot, który wraca jak bumerang. No to nazwisko doskonale znane, Ależ będzie kontentu z tych wielkich finałów w jego wykonaniu. A jeżeli chodzi o baraże, znajdą się tam Dawidek, Boges, Furman, Riptorek, Miłosz, Polako, Panej, to jest chyba największe zaskoczenie. No i The Game Simon, który wyrwał sobie miejsce w barażach na tak zwanym Last Colu. No tam już ten samolot odlatywał. Gdzieś w kierunku końca sezonu, a jednak został wezwany. Jednak przebrnął, jednak z barku gdzieś dał ochronie. Przebiegł przez te kontrolę i znalazł się w barażach na ostatni moment. The Game Simon, za co wielka chwała temu zawodnikowi, no bo to był wielki występ w jego wykonaniu. Jeżeli chodzi oczywiście o baraże tak analizie poddając, z największym zaskoczeniem chyba jest jednak panej. Natomiast Wiemy, że to jest gracz o wielkich umiejętnościach i skillu. Pytanie, jak będzie, jeżeli chodzi o utrzymanie tych nerwów na wodze, bo też jest bardzo takim ekscentrycznym zawodnikiem, ale jest tutaj sporo dinozaurów, jest Riptorek, jest Miłosz, jest Polako, jest Furman, wreszcie boges i Dewidek, ale to będzie widowisko w dniach 25 i 6 marca. Wtedy też właśnie Barazę w Polsat Games. Nie mogę się tego Kurczę, no doczekać, panie Robercie. Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No a faza Open, czyli pierwszy turniej lanowy już w najbliższą sobotę, 11, 11 marca o godzinie 10.30 na transmisję. Zapraszamy oczywiście na kanały Polsat Games oraz na fanpage PKL Polski Ekstra Klasa Games. No i jeszcze tak wracając do tej tabeli, co najciekawsze dziesiąte miejsce Polako, 65 punktów czwarte miejsce BJ 73 punkty, czyli zaledwie 8 punktów decydowało o tym, decyduje pomiędzy miejscem czwartym a dziesiątym, gdzie tak naprawdę wydawać by się mogło, że będzie dużo większa, większa przepaść pomiędzy tymi miejscami, więc to tylko pokazuje nam to, że cała liga była niezwykle, ale niezwykle wyrównana. Tak, jest, zgadza się, najbardziej wyrównany sezon wirtualny Ekstraklasy, różnice małe, e, tak naprawdę miejsce czwarte punktów 73, e, a miejsce dla przykładu dziesiąte punktów 65, to tylko 8 różnicy, no to jest naprawdę... To jest naprawdę mało, to jest naprawdę mało, i, i, i wydaje mi się, że ci gracze, którzy czy to nie znaleźli się w tym top 4, czy to nie znaleźli się w barażach, teraz mogą sobie pluć w brodę, że albo na przykład jednej akcji nie zagrali nieco mocniej, albo na przykład y, wypuścili jakąś bramkę, kiedy wydawało im się, że mają już ten mecz i, i, i dali sobie trochę na luz, no bo okazuje się, że to wszystko mogło mieć znaczenie. A dla mnie to była wielka przyjemność i radość móc skomentować ten sezon zasadniczy. Pytanie, co będzie na. Wie, na wielkich finałach całego sezonu, no bo najpierw e, finały online, ekstraklasa e, Games Open, e, gdzie my będziemy komentować to na lanie, później baraże, a później wielki finał. Żeby się nie okazało o, znowu, że ci bliżej nie znali nam gracze e, z fazy Open, bo oczywiście jest tam paro wyjadaczy jak Cyanide, jak Michael, jak Joker, e, jak Tomek, e, jak Tomek przede wszystkim 601. E, ale jest tam na przykład gracz Kleofas, którego ja nie znam, a może się okazać, że to jest jakiś niesamowity kocik, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. I za to kocham rozgrywki Pekao Bank Polskiej Ekstraklasa Games. Zapraszamy serdecznie już w najbliższą sobotę. 11 marzec, 10.30. Rozpoczynamy zmagania, już na pierwszym lanie w tym sezonie jeśli chodzi o PKO Bank Polski Ekstraklasa Games. To była przyjemność to był zaszczyt. Bardzo Ci dziękuję Krzysztofie za współdzielenie mikrofonu podczas tych ośmiu tygodni rozgrywek. Myślę że jedne z najciekawszych jeśli nie najciekawsze jeśli nie najciekawszy sezon zasadniczy podczas rozgrywek Ekstraklasy w Polsce. Ja muszę też powiedzieć że komentowałem FIFA bez ciebie parę razy. I trochę by Ciebie już brakowało. Więc nawet jeżeli były jakieś wpadki, jeżeli były jakieś błędy, oczywiście za to przepraszamy, ale też zdradzając tej niki, jest to niezwykle trudne komentować wspólnie przez internet, gdy czasami te ekrany się rozjeżdżają. Nie możesz surknąć koleki, że chcesz coś powiedzieć, ale musimy Wam obiecać i też mamy nadzieję, że się z nami zgadzacie, że daliśmy z Ciebie wszystko, a przynajmniej ja, bo Robert to znany przecież leser i przedłużać, prawda? Prawda i pamiętajmy, że będziemy rywalizować o potężną pulę nagród, która już od, no od najbliższego weekendu będzie, będzie w grze, ale, ale tak, zdecydowanie tutaj udało się przedłużyć tylko jedną transmisję tutaj. No, Poniekąd można by było przedłużyć i dzisiejszą transmisję, ale zdecydowaliśmy się puścić to także na Twitchu Lisek HD Stream, więc dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy Wam za obecność. Do zobaczenia już w najbliższą sobotę. I tak naprawdę sezon się dopiero rozpoczyna, bo od soboty najważniejsze rozgrywki. Słyszymy jeszcze 11 marca. Do zobaczenia. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. I jeszcze. E Sportowych emocji z programem życzył sponsor, właściciel sieci KFC. Be Smart! Ogarnijmy to za mniej, ale jak? Be Smart! Wjeżdżaj z ekipą do KFC i złapcie super zestaw Be Smart i drugie frytki za złotówkę. Super opcja! Be Smart i drugie frytki za złotówkę tylko w KFC!